wollen heute Abend bzw. morgen etwas nachdenken über einen Mann aus dem Alten Testament. Dzisiaj wieczorem i jutro chcemy porozmyślać trochę na temat jednego męża ze Starego Testamentu. Zwar über den König Josia. Mianowicie o królu Josiaszu. Okay, bevor wir damit anfangen, möchte ich gerne eine Stelle aus dem Neuen Testament lesen. Aus dem ersten Korintherbrief. Ale zanim zaczniemy, chciałbym przeczytać jedno miejsce z Nowego Testamentu, z pierwszego listu do Koryntian. To jest 1 Koryntian 10, vers 11. Z pierwszego listu do Koryntian 10, wiersz 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Das ist eine Stelle aus dem Neuen Testament, die uns zeigt, wie wir das Alte Testament lesen können. To jest jedno z miejsc w Nowym Testamencie, które przedstawia nam, jak rozumieć i czytać mamy Stary Testament. Denn Gott tut mehr, als uns einfach alte Begebenheiten zu erzählen. Ponieważ Bóg czyni więcej niż tylko to, żeby nam opowiedzieć jakieś dawne dzieje. Das Wort Gottes sagt uns, dass Gott damit eine Botschaft für uns heute hat. I Słowo Boże mówi nam, że Bóg ma w tych historiach dla nas jakieś przesłanie na dzień dzisiejszy. Und insbesondere die Geschichte des Volkes Israel, a przede wszystkim historia ludu izraelskiego, ist voll von Vorbildern für uns. Jest pełna przykładów i obrazów dla nas. Und das gibt uns das Recht, diese alttestamentlichen Begebenheiten zu übertragen auf das Neue Testament. I to daje nam prawo do tego, żeby te historie ze Starego Testamentu przenosić interpretować w Nowym Testamencie i w naszym czasie. Sie helfen uns, die Lehre des Neuen Testamentes besser zu verstehen. One pomagają nam lepiej zrozumieć naukę w Nowym Testamencie. Und der König Josia fängt sein Leben an oder sein Königtum an als Kind. Król Josiasz zaczyna swoje panowanie, swoje królowanie jako dziecko. Wir werden das gleich sehen, er war 8 Jahre, als er König wurde, wie du Samuel. Zaraz będziemy to widzieć. On miał 8 lat, jak został królem, tak jak Samuel. Und Gott gibt durch diesen König Josia noch einmal eine Erweckung für das irdische Volk Gottes. I Bóg przez tego króla Jozjasza daje jeszcze raz przebudzenie dla ludu izraelskiego, dla ludu Bożego. Es ist die letzte Erweckung, bevor auch die zwei Stämme in die Gefangenschaft gehen. To jest ostatnie przebudzenie przed tym, jak dwa plemiona Izraela idą do niewoli. Und wir lernen hier, dass eine Erweckung nichts ist, was wir als Menschen organisieren können. I możemy się nauczyć z tego, że przebudzenie nie jest czymś, co jako ludzie możemy zorganizować albo zapoczątkować. Sondern es ist die bedingungslose Gnade Gottes. To jest bezwarunkowa łaska Boża. Und wir sehen die zwei großen Linien in der Geschichte. I w tej historii zauważymy dwie duże linie. Die es auch heute noch gibt, które są jeszcze do dzisiaj. Die eine ist die Souveränität Gottes. Jedna z linii to jest niepodległość, niezawisłość Boża. Dass Gott seine Verheißungen, seine Versprechen wahrmacht. Że Pan Bóg swoje przepowiedziane rzeczy i swoje obietnice czyni prawdziwymi. Und die zweite Linie, die daneben herläuft. I druga linia, która obok Pana biegnie, ist unsere Verantwortung. To jest nasza odpowiedzialność. Dass der Herr uns, dich und mich gebrauchen möchte. Bo Pan Bóg chce Ciebie i mnie używać. Dass er bei uns den Glauben und die Hingabe finden möchte. I chce u nas wiarę i oddanie znaleźć. Und dass Erweckung unter den Gläubigen im Herzen des Einzelnen anfängt. I to przebudzenie
między wierzącymi rozpoczyna się w sercach pojedynczych ludzi. Erweckung beginnt mit der persönlichen Hinwendung zu Gott. To przebudzenie rozpoczyna się przez osobiste zwrócenie się pojedynczych osób do Boga. Und es gibt sehr deutliche Parallelen zwischen der Geschichte damals und heute. I są bardzo wyraźne takie równoległe, podobne rzeczy tamtego przebudzenia w ludzie izraelskim i czasu dzisiejszego. Damals war es die letzte Zeit des Volkes Gottes, bevor sie in die Gefangenschaft gingen. Tamto to był ostatni czas ludu Bożego przed tym, jak poszli w niewolę. Und wir leben heute in den letzten Tagen der Christenheit. I dzisiaj my żyjemy w ostatnich czasach chrześcijaństwa. Das Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen steht nahe bevor. Przyjście Pana Jezusa po wierzących jest, jest bliskie. Und aus dem Neuen Testament lernen wir, dass wir große Erweckungen nicht mehr zu erwarten haben. I z Nowego Testamentu uczymy się, że wielkich przebudzeń już nie powinniśmy oczekiwać. Ich nenne als Beispiel nur die Geschichte der christlichen Kirche in Offenbarung 2 und 3. Jako przykład mogę wziąć objawienie drugi rozdział historię Kościoła Bożego w objawienia 2 i 3. Dort leben wir in der Zeit der letzten Sendschreiben. Tam żyjemy, jesteśmy w czasie ostatnich czasów. Und ein breites Aufleben, eine breite Erweckung wird es nicht geben. I jakieś wielkie przebudzenie, wielkie poruszenie wśród ludów w kierunku Boga już się nie stanie. Aber deshalb brauchen wir nicht mutlos werden, brauchen wir nicht resignieren. Ale poprzez to nie powinniśmy być zdemotywowani albo zrezygnować. Weil Gott zu jeder Zeit und an jedem Ort in den einzelnen Herzen Erweckung geben kann. Ponieważ Pan Bóg w każdym czasie i w każdym miejscu w pojedynczych sercach daje przebudzenia. Und was so großartig ist, ist, dass Gott auch darin seine Verheißungen wahr macht. I co jest niesamowite, wyjątkowe, to to, że i w tych czasach Pan Bóg swoje przepowiednie doprowadza do rzeczywistości. Die Geschichte von Josia finden wir vom Schwerpunkt in 2. Chroniker 34 und 35. Historię Jozjasza znajdujemy przede wszystkim w Księdze Kronik 32. Und fast 300 Jahre vorher hatte Gott schon eine Verheißung gegeben. Fast 300 Jahre vorher. Prawie 3000 lat wcześniej Pan Bóg dał pewną obietnicę. Vielleicht können wir einmal 1. Könige 13 aufschlagen. Otworzymy 1. Królestwo 13. Wir lesen mal 1. Könige 13, Vers 1 und 2. Przeczytamy z 1. Księgi Królewskiej, z rozdziału 13, 1 i 2 werset. A oto przyszedł z Judy do Betlejemu, do Betelu, przepraszam. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży. A Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu. Tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na Tobie kapłanów wzgórz, którzy na Tobie kadzą i spali na Tobie kości ludzkie. Also fast 300 Jahre vorher, kurz nach der Reichsteilung, gibt Gott dieses Versprechen. Prawie 3000 lat wcześniej, krótko po podziale Królestwa Izraelskiego, Pan Bóg daje tą obietnicę, że Jozjasz się pojawi. Dass ein Nachkomme Davids, der Josia heißen würde, den Götzendienst zerstören würde. Że potomek Dawida, który będzie nazywał się Jozjasz 3000 lat później, 300 lat później zgładzi służbę bałwochwalczą w Izraelu.
Und jetzt kommt dieser Moment, wo Gott die Verheißung wahr macht. I teraz był ten moment, kiedy Pan Bóg dał tą obietnicę. Und das darf uns Mut machen, dass er auch alle anderen Verheißungen erfüllt. I to nam daje też odwagę wierzyć w to, że Pan Bóg i inne obietnice spełnia. Vielleicht dauert es uns manchmal etwas zu lange. Czasami dla nas wydaje się, że coś trwa za długo. Aber Gott rechnet anders. Ale Pan Bóg liczy inaczej. Und wir lesen jetzt mal aus 2. Chroniker 34 den ersten Abschnitt über die Jugendzeit von Josia. I teraz przeczytamy 1. Chronika 2. Chronika 34. 2. Chronik 32. 34. 2. Chronik 34. Pierwsze dni Jozjasza. Vers 1-13. 2. Chronik 34. Vers 1-13. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską. Panował 31 lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył drogami Dawida, swojego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. W 8 roku swego panowania, chociaż był jeszcze młody, zaczął szukać Boga Dawida, swojego praojca. A w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i od lewanych posągów. W jego obecności burzono ołtarze Baalów. On kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki, kadzielnice, rozbijać aszery, ołtarzyki kadzielne, rozbijać aszery i bałwany i odlewane posągi, rozkruszyć na miał i rozrzucić na groby tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jeruzalem. W miastach Manasesytów i Efraimitów, Symeonitów i aż do ziemi Naftalitów w ich ruinach wokoło kazał burzyć ołtarze, rozbijać aszery i kruszyć bałwany na miał, poutrącać ołtarzyki kadzialne w całej ziemi izraelskiej, po czym wrócił do Jeruzalemu. W 18 roku swego panowania, oczyściwszy kraj i świątynię, wysłał Szafana, syna Asaliasza, Maasejasza, dowódcę miasta, i Joacha, syna Joachaza, kanclerza, ażeby zajęli się naprawą świątyni Pana swego Boga. Gdy przybyli do arcykapłana Hilkiasza, dali mu pieniądze przyniesione do świątyni Bożej, a zebrane przez lewitów pełniących służbę u progu, od Manasesytów, Efraimitów i od pozostałych Izraelitów, jak również od wszystkich Judejczyków i Benjaminitów oraz od mieszkańców Jeruzalemu. Oni oddali je do rąk kierowników robót mających nadzór nad świątynią Pana. Ci zaś kierownicy robót dali je pracującym nad odnowieniem i naprawą świątyni. Dali je cieślom i murarzom na zakup kamienia ciosanego i drzewa do wiązania i na ściany budynków, które królowie Judcy doprowadzili do ruiny. Mężowie ci wykonywali swoją pracę nader sumiennie. Nadzór nad nimi sprawowali Jahat i Obadiasz, lewici z rodu Merarytów, oraz Zachariasz i Meszulam z rodu Kehatytów, lewici owi, a wszyscy umieli grać na instrumentach muzycznych. Byli postawieni nad tragarzami oraz dozorowali wszystkich wykonywanych robót wszelkiego rodzaju. Niektórzy z tych lewitów byli pisarzami, urzędnikami i odźwiernymi. Wir können aus diesen Versen nur so ein paar Punkte herausgreifen. I z tych wersetów możemy parę punktów wyciągnąć. Und das erste ist, dass Vers 1 und 2 eine Überschrift über das Leben von Josia sind. I po pierwsze, werset pierwszy i drugi dają nam taki pogląd na życie Jozjasza.
Wir lernen, dass mit 8 Jahren König wurde und 31 Jahre regierte, also mit 39 Jahren starb. Dowiadujemy się, że miał 8 lat, gdy objął władzę królewską i panował 31 lat, a więc mając 38 lat umarł. Also für heutige Verhältnisse relativ jung. A więc na dzisiejsze czasy dość młodo. Und keiner von uns kennt die Länge seines Lebens. I żaden z nas nie zna długości jego życia. Und eine wichtige Frage ist, was machen wir mit der Zeit, die der Herr uns gegeben hat. Żaden z nas nie zna długości własnego życia i pytanie jest, co my robimy z naszym życiem. In Psalm 90 finden wir einen wichtigen Vers dazu. Do tego w Psalmie 90 znajdujemy ważne miejsce. Psalm 90, Vers 12, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, werset 12. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Das meint natürlich nicht, dass wir jeden einzelnen Tag zählen sollen und dann 39 mal 365 zählen. To nie znaczy, że mamy nasz każdy dzień liczyć i zapisywać i później liczyć 39 lat razy 365. Sondern dass wir jeden Tag, den der Herr uns schenkt, als eine Gabe von ihm nehmen. Ale to znaczy, że każdy dzień, który Pan Bóg nam podarowuje, powinniśmy jako dar od Niego przyjmować. Und dass wir den Tag für ihn leben. I ten każdy jeden dzień dla Niego przeżyć. Und wir lernen, dass Weisheit mit Ehrfurcht vor Gott zu tun hat. I uczymy się z Biblii, że mądrość ma bardzo dużo do czynienia z bojaźnią Bożą. Im Buch der Sprüche lesen wir wiederholt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. W Przypowieściach Salomona czytamy kilkukrotnie, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Und wenn wir gerade die Jugendzeit von Josia uns ansehen, dann sehen wir, dass Ehrfurcht vor Gott hatte. I kiedy widzimy młode lata Josiasza, to widzimy, że on od młodych lat miał bojaźń Bożą w sercu. Und das, obwohl in einer sehr dunklen Zeit lebte. Pomimo tego, że żył w bardzo ciemnych czasach. Josia hatte einen gottlosen Vater. Josiasz miał bezbożnego ojca. Und hatte auch einen, jedenfalls die meiste Zeit seines Lebens, gottlosen Großvater. I przez większość swojego życia widział też swojego dziadka, który był bezbożny. Wir würden also sagen, ziemlich schlechte Voraussetzungen. I miał, przez to widzimy, że miał bardzo złe przykłady. Alles um ihn herum war von Götzendienst gekennzeichnet. Wszystko dookoła niego było naznaczone bałwochwalstwem. Und wir leben auch in so einer Welt, die von Götzendienst, von Abwendung von Gott gekennzeichnet ist. I my też żyjemy w takim świecie, gdzie dookoła wszystko jest nacechowane bałwochwalstwem i odłączeniem od Boga. Und wir stellen uns die Frage, wie kam Josia jetzt auf diesen Weg des Glaubens? I teraz zadajemy sobie pytanie, jak Josiasz wszedł na tą drogę wiary? Von seinem Vater hat er das sicher nicht gelernt. Od swojego ojca on tego się na pewno nie nauczył. Das eine ist natürlich, dass es einfach die Gnade Gottes war. I oczywiste jest to, że to była przede wszystkim łaska Boża. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine zweite Antwort. Ale myślę, że jest jeszcze druga odpowiedź. Und die finden wir in 2. Könige 22. I tą znajdujemy w 2. Królewskiej 22. Dort wird uns nämlich der Name seiner Mutter gesagt. Bo tam jest powiedziane imię jego matki. Am Ende von Vers 1 wird der Name genannt Jedida. Na końcu pierwszego wersetu, 2 Królewska 22, na końcu pierwszego wersetu jest podane jej imię Jedida. Und diesen Namen kann man übersetzen ins Deutsch, ins Polnische vielleicht auch. Heißt die Geliebte. I to imię oznacza umiłowana. Also von Gott geliebt. Przez Boga umiłowana. Und auch wenn uns nichts über sie sonst gesagt wird, was sie getan hat. I pomimo tego, że o niej nic nie jest więcej powiedziane, co ona czyniła. Habe ich doch den Eindruck, dass sie
aus menschlicher Perspektive wesentlich Anteil hatte an dem Leben dieses jungen Mannes. To pomimo to możemy być pewni i ja bardzo się do tego przychylam, że ona na pewno miała bardzo duży wpływ, ludzki wpływ na życie tego małego chłopca. Und der Name Josia, wenn man das übersetzt, bedeutet der Herr hält oder der Herr heilt. I imię Josiasz oznacza Pan uzdrawia albo Pan trzyma. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vater ihm diesen Namen gegeben hat. I raczej nie mogę sobie tego wyobrazić, że to jego ojciec mu nadał to imię. Und deshalb habe ich den Eindruck, dass diese gläubige Mutter, wenn wir das neutestamentlich übersetzen, den Josia geprägt hat in der Erziehung dieses Kindes. I z pewnością możemy powiedzieć, że mówiąc w języku Nowego Testamentu, ta wierząca matka od najmłodszych lat prowadziła i wychowywała tego młodego króla. Bei Timotheus im Neuen Testament war das auch so. Da sagt Paulus, dass der Glaube zuerst in seiner Großmutter und in seiner Mutter wohnte. Podobnie jest napisane o Tymoteuszu. Paweł mówi, że wiara mieszkała najpierw w jego babci i jego mamie. Odnośnie Tymoteusza. Und das zeigt uns etwas von der wertvollen und wichtigen Aufgabe gläubiger Mütter. I to nam pokazuje, jak bardzo wartościowe i bardzo ważne jest zadanie wierzącej matki. Wisst ihr, ihr lieben Schwestern, in dieser Welt ist Hausfrau und Mutter zu sein nichts wert. Ponieważ w oczach tego świata dla siostry, dla kobiety być panią domu i matką jest niewiele warte w oczach tego świata. In den Augen Gottes ist das ein überaus kostbarer Dienst. Natomiast w oczach Bożych jest to nadzwyczaj wartościowa służba. Und normalerweise verbringt ihr als Mütter, als Frauen viel mehr Zeit mit den Kindern als wir als Männer oder Väter, schon aus beruflichen Gründen. I naturalne jest to, że jako matki spędzacie więcej czasu z dziećmi niż mężowie, którzy zajmują się często zawodowymi sprawami. Und es gibt nichts Wichtigeres und Schöneres, als Kinder auf den Weg des Glaubens zu führen. I nie ma nic bardziej ważnego i nic piękniejszego, niż prowadzić dzieci na drogę wiary. Und sicherlich hat die Mutter auch während seiner Königszeit noch eine bedeutende Rolle für ihn gespielt. Mit 8 Jahren war er nicht in der Lage, alleine zu regieren. I z pewnością, kiedy już Jozjasz stał się królem, mając 8 lat, jego matka na pewno odgrywała bardzo ważną rolę obok niego, ponieważ mając 8 lat, nie mógł jeszcze sam w pełni wszystkiego rozumieć. Und wir lernen, dass die Gnade Gottes und unsere Verantwortung immer zusammengehen. I uczymy się, że i uczymy się z tej historii, że nasza odpowiedzialność i łaska Boża idą razem w parze. Wir können also nicht sagen, Gott wird schon machen und setzen uns auf Sofa und tun nichts. Więc nie możemy powiedzieć, że Pan Bóg to i tak uczyni, on sobie poradzi i my sobie będziemy siedzieli na kanapie i nic nie robili. Nie możemy tak zrobić. Es gibt Dinge, die können wir nicht tun und dann dürfen wir sicher sein, Gott kümmert sich. Są takie rzeczy, gdzie nie możemy nic uczynić i wtedy możemy być pewni, Pan Bóg zajmie się tym. Aber wir haben eben auch Aufgaben. Ale my mamy też swoje zadania. Und dann wird uns die Beurteilung Gottes über sein Leben gesagt. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. I w kolejnych wersetach jest powiedziany nam wyrok Boży na temat tego człowieka, że on czynił to, co jest prawe w oczach Pana. Und dann geht er bis auf David zurück. I Pan Bóg sięga teraz aż do Dawida. Und David war der Mann nach dem Herzen Gottes. A David był człowiekiem według serca Bożego. David hat versagt. Pomimo, że zawiódł.
Aber er hat immer wieder den Weg zurück zu seinem Gott gefunden. To jednak zawsze znalazł drogę z powrotem do swojego Boga. Er hat ein Bekenntnis abgelegt, er hat sich gedemütigt. On, zawsze wyznawał swoje winy i pokutował. Und deshalb ist dieses Urteil Gottes über Josia uneingeschränkt positiv. I dlatego to zdanie o Jozjaszu jest bezsprzecznie pozytywne. Wir finden das zum Beispiel bei Hiskia auch ähnlich. I podobnie znajdujemy też o Hiskiaszu. Und schon mal gibt es auch so Abstufungen. Dann heißt es wie sein Vater, aber nicht so wie David. Ale tam w przypadku Hiskiasza jest już pewna rozbieżność. Hiskiasz tak jak jego ojciec, ale nie tak jak Dawid. Und wir wollen uns einfach die Frage stellen, wenn Gott ein Urteil, eine Beurteilung über unser Leben schreibt, was könnte er schreiben? I zadajmy sobie pytanie odnośnie naszego życia. Jeśli Pan Bóg miałby taki osąd, taką opinię na temat naszego życia wystawić, co o nas by powiedział? Und das große Kennzeichen, das werden wir, so Gott will, morgen sehen im Leben Josias, war das Wort Gottes. I bardzo rzeczą znaczącą w życiu Josiasza, jutro będziemy to też rozważać, było Słowo Boże. Bei Hiskia war es das Vertrauen auf Gott. U Hiskiasza było to przede wszystkim zaufanie Bogu. Und Gott geht bei Josia, was das Wort Gottes angeht, bis auf Mose zurück, der von Gott das Gesetz empfangen hatte. Natomiast u Josiasza było to Słowo Boże. I u Josiasza będziemy widzieć, że Pan Bóg odnośnie Słowa Bożego cofa się aż do Mojżesza, któremu zostało nadane, do ręki przykazania. Und was die Treue angeht, geht bis auf David zurück. Natomiast w przypadku Hiskiasza, jeżeli chodzi o wierność, wracamy się do Dawida. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, jeśli to chcielibyśmy przenieść na nas, und wir fragen uns, wie wir in den letzten Tagen zur Ehre des Herrn Jesus leben können, i jeżeli zapytamy się siebie, jak w poprzednich dniach mogliśmy żyć na chwałę Panu Jezusowi, dann ist die Antwort, wir müssen zurückzukehren zu dem, was von Anfang war. To odpowiedź jest, musimy wrócić oczami do tego, co na początku było. Was Gott am Anfang jetzt des christlichen Zeugnisses auf dieser Erde gegeben hat. Co Bóg na początku chrześcijanom, świadkom chrześcijaństwa dał w pierwszych czasach. Die Zeit oder die Umstände können sich ändern. Czas lub okoliczności mogą zmieniać się. Aber das Wort Gottes ändert sich nicht. Ale Słowo Boże nie zmienia się. Was am Anfang die Gedanken Gottes waren, nochmal in Apostelgeschichte 2, als die Versammlung Gottes, die Gemeinde Gottes auf der Erde begonnen hat. Co na początku chrześcijaństwa było myślą Bożą, już w Dziejach Apostolskich 2, gdzie rozpoczęło się zgromadzenie Boże, sind auch die Gedanken Gottes heute. To te myśli są aż do dzisiaj. Und Josia wich weder nach rechts noch nach links ab. I Josiasz nie zbaczał z tej drogi ani na prawo, ani na lewo. Er blieb also mitten auf den Steigen des Rechts, heißt es einmal. I więc on pozostawał po środku prawidłowo na drodze Bożej. Und leben wir unser Leben so, dass wir sagen, Herr, was gefällt dir gut? Was möchtest du, dass ich tue? I żyjmy tak też naszym życiem, abyśmy pytali Pana, co jemu się podoba i co dla niego można uczynić. Und gerade in der Kindheit und Jugendzeit sind wir sehr empfänglich für die Botschaft Gottes. I już od najmłodszych lat, już od wieku dziecięcego, jesteśmy bardzo, bardzo mocno odczuwamy Poselstwo Boże. Und das ist eine Zeit, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden. I już ten czas dzieciństwa to jest czas, kiedy bardzo ważne decyzje są podejmowane. Und die Frage ist, ob wir die Entscheidungen mit dem Herrn treffen. I pytanie jest, czy my od już tak młodego czasu nasze decyzje podejmujemy razem z Panem?
Und dann wird uns bei Josia mit 16 Jahren so ein erster Abschnitt gezeigt. I u Jozjasza w wieku 16 lat zobaczymy pierwszy taki odcinek. In Vers 3. W wierszu trzecim. Das heißt, er fing an, den Gott seines Vaters David zu suchen. I 34, 33. Druga Kronik 34, 3. Das heißt, er begann eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott. W 8 roku panowania, chociaż był jeszcze młody, zaczął szukać Boga Dawida w wieku 16 lat. I to pokazuje nam, że on szukał połączenia, szukał więzi z Bogiem. Und das beginnt bei uns mit der Bekehrung. I u nas zaczyna się to z nawróceniem. Hier heißt es noch der Gott seines Vaters David. I tutaj napisane jest jeszcze Boga Dawida, swego praojca. Und wenn wir mal etwas weiter vorgehen an das Ende von Vers 6, da heißt es, um das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Natomiast w wersecie 6 jest powiedziane w niemieckim tłumaczeniu, że już Boga swego, a nie Boga praojca Dawida. Er war also in der persönlichen Beziehung zu dem Herrn gewachsen. A więc na początku był to Bóg jego ojca Dawida, natomiast później on wzrósł w swojej więzi z Bogiem i był to jego własny Bóg. Am Anfang war es für ihn der Gott Davids, von dem hatte er vermutlich durch seine Mutter gehört. Na początku o Bogu swego Dawida prawdopodobnie słyszał od swojej matki. Und jetzt hatte er eine persönliche Beziehung, jetzt nennt er ihn seinen Gott. A teraz, kiedy ma już osobistą więź z Bogiem, nazywa go swoim Bogiem. Und da sehen wir, wie eine Erweckung seinen Anfang nimmt im Herzen eines Menschen. I widzimy, jak to przebudzenie w tym ludzkim sercu zaczyna się. Gott wirkt im Verborgenen an diesem Herzen. Pan Bóg w ukryciu działał nad tym sercem. Und es heißt so schön, er fing an, das zu tun. Es heißt nicht, dass er damit aufgehört hat. I tutaj czytamy, że on zaczął szukać tych dróg, natomiast nie jest napisane, że on zaprzestał. Und ab diesem Moment finden wir dann, dass Josia ein aktives Glaubensleben führt. I od tych momentów widzimy, że Josia zaczyna prowadzić aktywne życie w wierze. Und es sind im Wesentlichen 4 Punkte, die ihn kennzeichnen. I następnie zobaczymy 4 punkty, które to naznaczają. Das erste ist, dass er das Land und besonders den Tempel von dem Götzendienst reinigt. Po pierwsze, że oczyścił kraj i świątynię z bałwochwalstwa. Das zweite ist, dass er das Wort Gottes wiederentdeckt und vor allen Dingen auch die Bedeutung des Wortes Gottes anerkennt. Po drugie, że odnalazł znowu Słowo Boże i rozpoznał ważność Słowa Bożego. Das dritte ist, dass er auch die anderen aus dem Volk motiviert, zu dem Herrn zurückzukehren. Po trzecie, że zaczął innych z ludu motywować, aby nawrócili się do Pana. Und das vierte ist, dass das Passa wieder gefeiert wird. I po czwarte, kiedy ponownie była świętowana Pascha. Aber das kommt alles aus diesem Werk Gottes im Verborgenen. Natomiast to wszystko zaczyna się od działania Bożego w ukryciu. Und wenn es dann in Vers 3 heißt, im 12. Jahr, da ist er also jetzt 20 Jahre alt. W wersecie trzecim, w połowie, widzimy, że w 12. roku panowania, czyli jak miał już 20 lat, da fängt er mit der Reinigung des Landes vom Götzendienst an. Zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem, ten kraj ze świątynek i z bałwochwalstwa. Er merkt also, wenn ich mit Gott leben möchte, dann muss ich Dinge wegtun aus dem Leben. Więc on zauważył, jeśli ja chcę moje życie żyć z Bogiem, to muszę pewne rzeczy wyrzucić. Dinge, die nicht in die Gegenwart oder in die Gemeinschaft zu Gott passen. Jakieś rzeczy, które w związku z Bogiem lub w społeczności do Boga
nie mają miejsca. Ich möchte dazu einen Vers aus dem ersten Korintherbrief lesen, aus dem zweiten, Entschuldigung. Przeczytamy jeden werset do tego z drugiego listu do Koryntian. 2. Korinther 7, Vers 1. 2. Korinther 7, Vers 1. Mając wtedy te obietnice umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej bojaźni Bożej. Vorher hatte der Apostel geschrieben, dass die Gläubigen sich absondern sollten von dieser Welt. We wcześniejszym fragmencie apostoł napisał, że wierzący powinni odłączać się od tego świata. Und dass das die Voraussetzung war, um die Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Warunkiem było to, że chcą zażywać społeczności z Bogiem. Und jetzt sagt er, reinigen von Befleckung des Fleisches. Teraz w rozdziale 7, w pierwszym wersecie mówi, oczyśćcie się od zmazy ciała. Und das meint alles, was an unmoralischen Dingen in dieser Welt ist, die auch Einfluss auf uns haben können. To oznacza wszystkie rzeczy, które są niemoralne z tego świata, które mają również na nas wpływ. Und das zweite, Befleckung des Geistes. I po drugie, zmazę ducha. Das ist vielleicht eher wie das Gedankengut in dieser Welt, einfach verseucht ist vom Bösen. To może oznaczać myśli tego świata, które są w złych kierunkach skierowane i napiętnowane złem. Egal welchen Wissenschaftsbereich wir nehmen, überall versucht der Teufel falsche, böse Dinge hineinzubringen. Na przykład możemy doświadczyć tego w świecie naukowym, gdzie diabeł bardzo dużo fałszywych rzeczy próbuje włożyć między myśli ludzkie. Ich will nur mal ein Beispiel nennen aus deutschen Schulbüchern. Chciałbym przytoczyć jeden przykład z niemieckiej szkolnej książki, podręcznika. Ich habe immer gedacht, in einem Mathebuch kann nicht viel Falsches drinstehen. Ja, ich habe mich geirrt. Muszę powiedzieć, że na przykład w podręcznikach od matematyki tam niewiele może być fałszywych rzeczy. Und zwar in Textaufgaben kommt das Thema auf einmal Gender mit vor. Natomiast w jakichś tekstowych zadaniach czasami pojawia się temat gender, czyli transpłciowych, tematy transpłciowe. Wie schnell kommt Befleckung des Geistes und des Fleisches eben auch in unser Leben hinein? Jak bardzo szybko może zanieczyszczenie ducha, te wszystkie myśli świeckie mogą nas dotykać. Und da müssen wir acht haben. I musimy uważać. Wie war denn der Götzendienst in das Volk Gottes hineingekommen? Musimy uważać, jak to stało się, że bałwochwalstwo weszło między lud Boży. Ich denke im Wesentlichen durch zwei große Ereignisse. Przede wszystkim przez dwa duże wydarzenia, takie dwie skłonności. Und zwar erstens, dass das Volk die götzendienerischen Völker im Land nicht ausgetrieben hatte. Po pierwsze, poprzez to, że lud nie wygnał z kraju, z Kanaanu wszystkich bałwochwalczych ludów. Diese ungläubigen Menschen lebten unter ihnen und das beeinflusste sie. Bardzo wiele pogańskich ludów żyło między Izraelem. Und das zweite ist, dass schon unter Salomo der Götzendienst in das Volk kam. I po drugie, że już za czasów Salomona bałwochwalstwo wśród Izraela miało przyzwolenie. Und wie war das bei Salomo geschehen? A jak stało się to u Salomona? Er hatte einen guten Anfang gemacht. On miał bardzo dobry początek. Und ich bin überzeugt, er wollte auch nie mit Götzen was zu tun haben. I jestem przekonany, że Salomon nigdy nie chciał mieć nic do czynienia, nie zamierzał mieć nic do czynienia z bałwochwalstwem. Aber sein großer Fehler, seine Sünde war, dass er ungläubige Frauen aus fremden Völkern nahm. Ale jego wielkim błędem, jego zawiódł w tym, że brał sobie niewierzące żony. Grzechem. Grzechem jego. Und das führte dazu, dass sein Herz abbewegt wurde von dem wahren Gott.
I to doprowadziło do tego, że jego serce zostało skierowane, zostało odwrócone od Boga. Und Gott hatte eine klare Anweisung gegeben. I Pan Bóg dał bezpośrednie bezpośrednie wskazanie Pan Bóg dał. Dass sie nämlich keine Frauen aus fremden Völkern nehmen. Że nie wolno brać żon z obcych narodów. Und im Neuen Testament ist das Gebot Gottes genauso klar. I w Nowym Testamencie Słowo Boże jest tak samo klarowne. Welche Gemeinschaft hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Czytamy to w wersetecie. Jaką społeczność może mieć wierzący z niewierzącym? Keine. Żadną. Gott hat also in seinem Wort klar etwas dazu gesagt. Pan Bóg w swoim Słowie klarownie przedstawił to. Und das zeigt uns, wo wir hinkommen können, wenn wir die Autorität des Wortes Gottes vernachlässigen. I te historie pokazują nam, gdzie możemy zajść, jeśli wskazania Słowa Bożego, autorytet Słowa Bożego zaniechamy lub nie będziemy go tak przestrzegać. Und jetzt könnten wir sagen, wir haben ja mit Götzen heute nichts zu tun, oder? Als Gläubige. Wenn wir jetzt hier so sitzen, was haben wir mit Götzen zu tun? Die Frage könnte man ja stellen. Możemy, siedząc sobie tutaj, możemy powiedzieć, jaką mamy społeczność z bałwochwalstwem, albo możemy stwierdzić, że nie ma między nami takich rzeczy. Wahrscheinlich hat keiner von uns eine Buddha-Figur auf dem Stand. Na pewno nikt z nas nie ma na szafce jakiejś figurki Buddy i nie uprawia tam różnych rzeczy. Aber den, und zwar im Wesentlichen Gläubigen, schreibt Johannes, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Augenlust. Natomiast, die Augenlust. Natomiast Jan pisze, uciekajcie strzeżcie się bałwochwalstwa. Und Götzendienst ist alles, was unsere Zuneigung und was unsere Herzen in Beschlag nimmt und den Platz des Herrn damit einnimmt oder ihn verdrängt von dem ersten Platz in unserem Leben. Bałwochwalstwo jest czymś, co wchodzi do naszego serca i zabiera w naszym sercu miejsce, które należy się Panu i zaczyna nasze serce kierować w inną stronę, zabiera nam po prostu Boga sprzed oczu. Das ist Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens. I to są pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pycha życia. Aber das Schöne bei Josia ist, dass er ein tiefes Empfinden dafür hatte, was zu tun war. U Josiasza bardzo piękne było to, że on widział to wszystko i chciał coś z tym robić. Seine Gemeinschaft mit Gott wuchs. Jego społeczność z Bogiem rosła. Und im gleichen Maß wuchs seine Entschiedenheit zu reinigen. I razem z tym równolegle rosła jego decyzje, że on chce oczyścić to. Und was ich für mich so erstaunlich finde ist, i to, co uważam za niesamowite, dass er zu diesem Zeitpunkt das Wort Gottes noch nicht kannte. Zdumiewające jest to, że on wtedy, kiedy podejmował tę decyzję, jeszcze nie znał Słowa Bożego. Nun, das bedeutet für uns nicht, wir brauchen die Bibel nicht lesen, wir werden schon so wissen, was wir tun müssen. To nie znaczy, że my nie musimy czytać Biblii, bo i tak będziemy wiedzieli, co trzeba czynić. Aber, und das ist das Schöne, vielleicht gerade für die Kinder und für die Jugendlichen. Ale, to myślę, jest bardzo piękne dla młodych i dla dzieci. Auch wenn ihr das Wort Gottes noch nicht vollständig kennt. Nawet jeśli Słowa Bożego jeszcze w pełni nie znacie. Auch wenn ich vielleicht nicht für jede Situation eine Bibelstelle weiß. Nawet jeśli nie w każdej sytuacji potrafię znaleźć miejsce w Słowie Bożym odnośnie tej sytuacji. Wenn ich wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen möchte. To jeśli naprawdę chcę naśladować Pana Jezusa, dann wirkt der Geist Gottes in unserem Leben ein Empfinden, was zu ihm passt und was nicht. To nawet jeśli nie znamy Słowa Bożego tak dobrze, to Duch Boży wskaże nam i będziemy dobrze to czuli, co jest po myśli Bożej, a co nie, co mu się podoba, a co nie. Johannes schreibt den Kindern im Glauben,
Jan pisze dzieciom w wierze. Ihr habt die Salbung des Heiligen und wisst alles. Macie namaszczenie świętego i wiecie wszystko. Das meint, ihr habt den Heiligen Geist. To znaczy, macie Ducha Świętego, den jeder Gläubige bei seiner Bekehrung bekommt, którego każdy wierzący otrzymuje podczas nawrócenia. Und der Geist Gottes hat immer das Bestreben, Christus zu verherrlichen. I Duch Boży zawsze ma na celu uwielbienie Pana Jezusa. Und er wirkt geistliche Überzeugungen. I przez to działa, działa w nas duchowe, powoduje w nas duchowe przekonania. Und gerade bei jungen Gläubigen stellen wir das oft fest, dass sie ein Empfinden haben, manchmal genauer als wir, was zum Herrn passt und was nicht. I czasami wśród młodych widać bardzo dobrze to, że mają odczucie, przeczucie, co się Panu podoba, a co nie. Und lass mich noch kurz was zu dem dritten Wachstumsschritt sagen. I teraz powiemy coś do trzeciego kroku wzrostu w wierze. Wir hatten den achten Jahr, wir hatten den zwölften Jahr. My widzieliśmy Jozjasza w wieku 8 lat, w wieku 12 lat. Und dann kommt in Vers 8, in Vers 8 im 18. Jahr, dabei also 26. I teraz będziemy go oglądali w wieku, w wieku 8, kiedy panował 18 rok, czyli miał lat 36. 26. Er war in dieser Zeit innerlich gewachsen. On w ciągu tego czasu wewnętrznie dorastał. Und jetzt fängt er an, das Haus Gottes zu reinigen. I teraz rozpoczął oczyszczać Dom Boży. Jetzt kommt er praktisch beim Kern in Jerusalem an. I teraz rozpoczyna się nawrócenie w Jerozolimie. Jerusalem war der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wollte. Jerusalem to było to miejsce, gdzie Pan Bóg chciał, aby jego imię mieszkało. Nun, und das Haus Gottes im Alten Testament, also dieser Tempel aus Steinen. I Dom Boży w Starym Testamencie, świątynia z kamieni, hat eine geistliche Entsprechung im Neuen Testament. Ma pewne duchowe odzwierciedlenie w Nowym Testamencie. Und was ist das Haus Gottes im Neuen Testament? Co jest Domem Bożym w Nowym Testamencie? Es ist die Versammlung des lebendigen Gottes. To jest zgromadzenie Boga żywego. Oder die Gemeinde, Kirche Gottes, wie auch immer wir das übersetzen wollen. Czy nazwiemy to zgromadzenie, czy Kościół Boży, możemy to przetłumaczyć różnie. Paulus schreibt Timotheus, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Paweł pisze do Tymoteusza, żebyś wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym. Und das Haus Gottes meint alle Gläubigen, die zu einem Zeitpunkt auf dieser Erde leben. I jako Dom Boży ma na myśli wszystkich wierzących, którzy w danym czasie żyją na całej ziemi. Und für diese Einheit der Gläubigen, für diese Gemeinde, Versammlung, Kirche Gottes, i dla tej jedności wierzących, dla tego zgromadzenia, dla tego Kościoła Bożego, die hat er sich, Gott sich erworben durch das Blut seines eigenen. Pan Bóg wykupił ich sobie przez krew swojego jedynego syna. Sie ist unendlich kostbar für ihn. I to zgromadzenie, ten Kościół jest dla niego nieskończenie drogocenny. Und die Frage ist auch, was bedeutet sie für unsere Herzen? I pytanie jest, co oznacza to dla naszych serc? Die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Społeczność, zgromadzenie dzieci Bożych. Und Gott möchte, dass wir erstens darüber wachen, dass in die Mitte der Gläubigen keine falschen Dinge eindringen. I Pan Bóg jako pierwsze chce, abyśmy uważali, aby między wierzącymi fałszywe rzeczy nie wkradały się. Und das erste, was Josia tut in Vers 8, ist, dass er das Haus reinigte. I w wersecie 8 o Jozjaszu czytamy, że jako pierwsze, co czynił, to oczyszczał Dom Boży. Da war Schmutz da, aber etwas, was da nicht hingehörte, das tat er raus. Tam był brud, tam były rzeczy, które tam nie należały, nie miały prawa tam być i trzeba było je wyrzucić. Und das große Thema des Hauses Gottes ist Heiligkeit. I bardzo
ważnym tematem Domu Bożego jest świętość. Nun, Heiligkeit meint nicht so einen Kreis über den Kopf, ne? Ale świętość nie oznacza tylko takie kółeczko nad głową. Sondern Heiligkeit, wie Gottes Wort das versteht, oder Heiligung, bedeutet reserviert für Gott. Tylko świętość oznacza coś zarezerwowane dla Pana. Coś, co jest zarezerwowane dla Pana. Also wir gehören ihm und wir leben für ihn, auch gemeinsam. A więc żyjemy dla Niego i należymy do Niego razem. Aber dann gibt es auch noch eine positive Seite. Das eine ist eher die negative, was rausgehört, was nicht dahin gehört. I to jest ta pozytywna strona, natomiast negatywna strona jest taka, że jeśli coś tam jest, co nie należy tam, co należy wyrzucić. Und deshalb wird in Vers 9 und in Vers 10 etwas von ausbessern und von herstellen gesagt. I i dlatego w wierszu 9 i 10 mamy powiedziane coś na temat kierowników i nadzorujących. Am Ende von Vers 10, um das Haus herzustellen und auszubessern. I odnowienie i naprawa świątyni. Das ist also jetzt Aufbauarbeit, die Lücken schließen. Była to więc taka praca odbudowy, zamykanie luk, naprawa. Und der Herr hat Aufgaben für jeden von uns. I Pan w tym Domu Bożym ma zadanie dla każdego z nas. Er möchte, dass wir Dienst an seinem Haus tun. On chce, abyśmy w jego domu taką służbę pełnili. Und was ist das große Ziel Gottes, zu dem er uns führen möchte? I jaki jest taki duży cel tej służby, w którym on chce nas prowadzić? Der Herr hat uns gerettet für sich selber. Pan Bóg nas uratował dla siebie samego. Und jetzt sucht Gott der Vater solche, die gerettet sind, als seine Anbeter. I teraz Pan Bóg Ojciec szuka tych swoich, aby byli jego falcami. Und dann wird, ich möchte noch auf zwei, drei Punkte hinweisen in diesem Abschnitt, einmal in Vers 11. Chciałbym jeszcze dwa, trzy punkty pokazać. Da lernen wir etwas über Dienste im Haus Gottes. Na przykład w wierszu 11 uczymy się coś na temat. Da wird einmal gesagt, dass die Zimmerleute und Bauleute gehauene Steine kauften. Na temat zadań w Domu Bożym, na przykład cieśle, murarze. Und im Neuen Testament lernen wir durch Petrus, dass jeder Gläubige ein lebendiger Stein am Haus Gottes ist. Natomiast w Nowym Testamencie od Piotra uczymy się, że każdy jeden wierzący jest takim kamieniem w Domu Bożym. Wenn wir bei dem Bild des Hauses Gottes bleiben, jeśli zostaniemy przy tym obrazie Domu Bożego, dann sagt Gottes Wort, wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, to Słowo Boże mówi, jeśli jakiś wierzący przychodzi do wiary, dann bekommt er neues Leben, ewiges Leben, to wtedy otrzymuje nowe życie, życie wieczne. Und wird als deshalb ein lebendiger Stein in dieses Haus eingefügt. I jest jako ten żywy kamień dołączony do tej budowy Domu Bożego. Jest ein Stein am Haus Gottes. Jest kamieniem w Domu Bożym. Und deshalb darf uns dieser Dienst besonders an den Dienst der Evangelisten erinnern. I dlatego ta służba, służba przedstawiona tutaj w historii Jozjasza jest przede wszystkim służbą ewangelisty. Und dann wird von Holz für die Bindebalken gesprochen, auch in Vers 11. Dalej jest przedstawiona służba, gdzie z drzewa robili wiązania na ściany budynków. Und im Neuen Testament wird uns in Epheser 4 ein Beispiel dafür gegeben. I w Nowym Testamencie, w Epheser 4, jest nam do tego dany przykład. Da wird von Gelenken oder Verbindungen der Darreichung gesprochen. Tam jest powiedziane o połączeniach albo wiązaniach stawów. Das ist also, um für das Miteinander unter den Gläubigen, für die Beziehungen unter den Gläubigen zu arbeiten. To znaczy, że zespoleni w ten jeden budynek mamy razem między sobą, powiązani między sobą pracować. Und das erinnert uns besonders an den Dienst der Hirten. I to
przypomina nam bardzo o służbie pasterza. Und dann wird in Vers 13 werden noch ein paar Beispiele genannt, die will ich nur kurz sagen. I kolejne służby, przykłady są w wersie 13. Da sind Lastträger. Są tragarze. Und im Galaterbrief, glaube ich, heißt es, einer trage des anderen Lasten. I w Efezjan mamy napisane, noście ciężary jednych drugich. Also wir dürfen einander helfen, zu tragen, die Mühen auch des Lebens, die wir auch als Gläubige kennen. Możemy więc pomagać sobie, nosić trudy między nami, którzy znamy jako wierzący. Dann werden hier Aufseher genannt. Później jesteśmy nazwani dozorcami. Und das Neue Testament kennt den Dienst der Aufseher oder Ältesten. I w Nowym Testamencie znamy taką służbę starszego. Die Aufsicht haben über die Herde und wachen über das, was an Einflüssen hereinkommt. Którzy mają taki pogląd na trzodę Bożą i uważają, co się dzieje między nimi. Und dann wird hier noch genannt jede Art von Werk und Dienst. I dalej mamy wymienione wszystkie roboty wszelkiego rodzaju. Und zum Beispiel in 1. Timotheus 3 lernen wir etwas über die Diener. Na przykład w 1. Timoteusz 3 czytamy coś o służących. Die besonders für praktische Aufgaben und auch materielle Versorgung Verantwortung tragen. Którzy troszczyli się i nosili odpowiedzialność za bardzo praktyczne ziemskie rzeczy. Also es gibt eine Vielzahl von Aufgaben, wo wir jetzt nur ein paar von genannt haben und der Herr hat für jeden einen. A więc jest w tym Domu Bożym bardzo wiele zadań, bardzo wiele służby i niektóre są też wymienione z imienia. Und der letzte Punkt, den ich jetzt noch sagen möchte, ist... I ostatni punkt, który chciałem powiedzieć. Es geht nicht um die Frage, ob ich eine besonders große und vielleicht wichtige Aufgabe habe. Wśród tych służb nie chodzi o to, czy ja dostanę jakieś szczególnie duże albo szczególnie ważne zadanie. Übrigens, der Herr beurteilt Wichtigkeit anders als wir. Ponieważ Pan ważność tych zadań określa lub osądza inaczej niż my. Wir meinen oft, dass das wichtig ist, was man sieht, was vielleicht eine große Verbreitung findet. My myślimy, że ważne jest to, co widać, ważne jest to, co ma, co jest szeroko zauważalne. Und ich will das auch gar nicht kleinreden. I nie chcę też o tym, o tego jakoś umniejszać. Aber sind nicht oft die Dinge wichtig für das geistliche Wohlergehen, die man nach außen gar nicht so sieht? Ale czyż nie są bardzo często bardzo ważne rzeczy, służby w Domu Bożym, których nie widać na pierwszy rzut oka? Nenn mal ein Beispiel für die Kinder. Przytoczę taki przykład dla dzieci. Gott benutzt in der Bibel auch den menschlichen Körper, um deutlich zu machen, welche Aufgaben es gibt. Pan Bóg w Biblii jako przykład używa ludzkiego ciała, aby wyraźnie pokazać, jakie zadania są do czego potrzebne. Und ich frage jetzt mal, die Hand oder der Fuß, die sehen wir nach außen. Ja, was wir damit machen, sehen wir sofort. I na przykład na zewnątrz widzimy rękę albo nogę i one są bardzo ważne i co nimi trzeba robić, widać od razu, na pierwszy rzut oka. Aber kann einer von euch im Moment sehen, was mein Herz oder was mein Gehirn tut? Ale czy na pierwszy rzut oka widać w człowieku, co czyni jego serce albo albo inny narząd? Man nur sehr indirekt sieht man das. Also man sieht nicht direkt die Funktion, aber die Auswirkungen sieht man sehr wohl. Aber dieses, sag mal, dieses Organ, dieses Glied sieht man eben nicht nach außen. Sie haben eine endlos wichtige Aufgabe. A więc na pierwszy rzut oka nie widać w ogóle tego organu, który jest tak ważny, który tak naprawdę jest kluczowym organem w naszym ciele, jest jednym z najważniejszych. Na pierwszy rzut oka nie widać jego dzieła w ogóle. Und deshalb geht es nicht darum, wie groß oder vielleicht nach außen bedeutsam die Aufgabe ist. I tak samo jest z Domu Bożym. To nie znaczy, jak bardzo wielkie albo widoczne zadanie mamy. Sondern wie es hier am Anfang von Vers 12 heißt. Tylko tak jak tutaj na początku wiersza 12 czytamy. Die Männer handelten in Treue an dem Werk. Mężowie ci wykonywali wiernie i nader sumiennie swoją pracę. Der Herr sucht treue Herzen. Pan Bóg szuka wiernych serc.
dass wir das tun, was er für uns vorgesehen hat. Wiernych, które będą czyniły to, co on dla nich przewidział. Und er belohnt nicht die Größe unserer Aufgabe, sondern er belohnt die Treue. I on nie nagradza wielkość naszego zadania, ale wierność w tym zadaniu. Wir haben ja gestern angefangen, etwas nachzudenken über die Geschichte von Josia. Wczoraj zaczęliśmy nasze rozmyślania na temat historii Josiasza. Und gestern haben wir besonders nachgedacht über seine Kindheit und Jugendzeit. I wczoraj szczególnie zajęliśmy się tematem jego dzieciństwa i młodości. Wie in dieser Zeit wichtige Entscheidungen getroffen werden. Jak w tym czasie musiał podjąć ważne decyzje. Und wie er in dieser Zeit gewachsen ist im Glauben. I jak w tym czasie dorastał w wierze. Wie er mit ganzer Hingabe den Gott seines Vaters David gesucht hat. Jak z całą swoją siłą szukał wiary swojego ojca Dawida. Und aus dieser persönlichen Beziehung heraus dann angefangen hat, das Land und das Haus Gottes zu reinigen. I zaczynając osobiście od siebie, później poprzez swój osobisty związek z Bogiem zaczął oczyszczać kraj i Jeruzalem. Und ich möchte gerne noch einen Gedanken nachtragen von gestern. I chciałbym parę myśli przypomnieć z wczoraj. Wir haben gestern Abend kurz einmal über Joas gesprochen. Wczoraj też mówiliśmy krótko na temat Joasza. Er wurde mit 7 Jahren König. On miał 7 lat, jak był królem. Das war etwa 200 Jahre vorher. To było około 200 lat wcześniej. Und er hatte auch erst eine sehr gute Entwicklung. I na początku też bardzo dobrze się rozwijał. Aber es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Joas und hier zwischen Josia. Ale jest jedna bardzo wyraźna różnica między Joaszem a między Josiaszem. Bei Joas war es so, dass der Priester Jojada ihn belehrte. W przypadku Joasza było tak, że kapłan Jehojadasz nauczał go. Und solange er lebte, ging Joas einen guten Weg. I skierowywał Joasza na dobrą drogę. Und sobald Jojada gestorben war, i jak Jehojada umarł, kamen andere, um diesen König zu beraten. Przyszli inni, aby tego młodego króla jemu doradzać. Und das führte dazu, dass das Volk sich wieder von Gott abwandte. I to doprowadziło do tego, że lud znów odłączył się od Boga. Und das zeigt uns, dass Joas kein eigenes persönliches Fundament in seinem Leben hatte. A to oznacza, że Joasz nie miał swojego własnego pewnego fundamentu w życiu. Solange er unter einem guten Einfluss stand, ging er einen guten Weg. I dopóki pod dobrym wpływem był, dopóty szedł dobrą drogą. Und bei Josia ist es so, dass er ein eigenes Glaubensfundament hatte. Natomiast w przypadku Josiasza widzimy, że miał on swój własny, silny fundament. Eine persönliche Beziehung zu seinem Gott, aus der er lebte. Miał własną, osobistą społeczność z Bogiem, którą przeżywał. Und das möchte ich vor allen Dingen den Jüngeren mitgeben. I chciałbym przede wszystkim skierować to do młodszych. Es ist gut, wenn ihr durch eure Eltern und andere Glaubensgeschwister gute Anleitungen bekommt. To jest dobre, kiedy poprzez swoich rodziców i starsze rodzeństwo macie dobre prowadzenie. Aber es ist wichtig, dass dann auch der Moment kommt, wo ihr ein eigenes Glaubensfundament habt. Ale jest bardzo ważne, aby w pewnym momencie też posiąść własny, swój fundament wiary. Und dass sich dieses Fundament gründet auf Gottes Wort. I aby ten fundament opierał się na Słowie Bożym. Und da wollen wir uns jetzt mit beschäftigen, wie Josia das Wort Gottes wiederentdeckt. I teraz będziemy zajmować się tym, jak Josiasz na nowo odkrył Słowo Boże. Und wir lesen dazu aus 2. Chronika 34. I do tego przeczytamy dalej z 2. Księgi Kronik 34. Druga Kronik 34, wiersz 14 i do końca. Gdy
Wydobywano pieniądze przyniesione do świątyni pańskiej. Kapłan Hilkiasz natknął się na księgę zakonu pańskiego, podanego za pośrednictwem Mojżesza. Hilkiasz odezwał się więc i rzekł do pisarza Szafana: znalazłem w świątyni pańskiej księgę zakonu. Następnie Hilkiasz oddał tę księgę Szafanowi. A gdy Szafan przyniósł tę księgę do króla, złożył królowi dokładne sprawozdanie, mówiąc: wszystko, co zostało zlecone twoim sługą, oni wykonują. Wysypali oni pieniądze znajdujące się w świątyni pańskiej i dali je do rąk dozorujących i do rąk wykonawców robót. Potem pisarz Szafan powiedział królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan zaczął z niej czytać królowi. A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdał swoje szaty, po czym dał Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Michy, pisarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi taki rozkaz: idźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych Izraelu i Judzie co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozłożą na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze. Poszedł więc Hilkiasz i ci, którym król kazał, do prorokini Huldy, żony Szalluma, syna Tokchata, syna Hasry, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy i powiedziano jej, o co chodzi. Ona rzekła do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie temu mężowi, który przysłał was do mnie: tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, wszystkie przekleństwa zapisane w księdze, którą odczytano przed królem judzkim, za to, że opuścili mnie i składali ofiary z kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkimi uczynkami swoich rąk. Toteż rozgorzą mój gniew na to miejsce i nie ochłonę. Królowi judzkiemu, który posyła was powierocznie Pana, tak powiedzcie: tak mówi Pan Bóg Izraela, co się tyczy słów, które usłyszałeś. Ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś jego słowa przeciwko temu miejscu i przeciwko jego mieszkańcom, i ukorzyłeś się i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Oto ja przyłączę się do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie. Twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. A gdy oni przynieśli królowi tę odpowiedź, król rozesłał wezwania, zgromadził wszystkich starszych z Judy i z Jeruzalemu. Potem wstąpił król do świątyni Pana oraz wszyscy mężowie judcy i mieszkańcy Jeruzalemu, i kapłani, i lewici, i cały lud, od największych do najmniejszych, i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza, znalezione w świątyni Pana. Następnie stanął król na swoim miejscu i zawarł przed Panem przymierze, że będą chodzić za Panem i przestrzegać jego przykazań i rad i ustaw z całego swego serca i z całej swojej duszy, wypełniając słowa przymierza zapisane w tej księdze. I kazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jeruzalemie i w Beniaminie. A mieszkańcy Jeruzalemu postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga ojców ich. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, które należały do synów izraelskich, i nakłonił wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu, do służenia swojemu Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga ojców swoich. Der Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben, ist auch im 18. Jahr der Regierung Josias. Ten kawałek, który przeczytaliśmy, dzieje się w 18. roku panowania Josiasza. Josia ist also 26 Jahre alt hier. Tak więc Josiasz ma w tym momencie 26 lat. Und jetzt geschieht Folgendes beim Aufräumen des Tempels. I
teraz dzieją się następujące rzeczy podczas sprzątania w świątyni. Findet der Priester, oder eigentlich war er sogar hoher Priester, Hilkia, das Gesetz wieder. Hilkiasz, arcykapłan, znajduje na nowo zakon Pana. Und das zeigt uns etwas, wie dunkel die Zeit war. Wir sind hier im Volk Gottes, nicht in einem heidnischen Volk. I to pokazuje nam, jak to były ciemne czasy. Tu znajdujemy się wśród ludu Bożego. To nie było jakieś pogańskie plemię, tylko Izrael. Das Wort Gottes war also vollständig verloren gegangen. A mimo to Słowo Boże było kompletnie zgubione. Und vermutlich war das in der Zeit Manasses geschehen. I prawdopodobnie stało się to za czasów Manassesa. Der sehr lange regiert hat, über 50 Jahre und ein weitgehend gottloser König war. Ponieważ on bardzo długo rządził, powyżej 50 lat i przez długi czas lud był odłączony od Boga. Und Gott hatte den König seines Volkes unter Verantwortung gestellt. I Bóg króla swojego narodu postawił pod odpowiedzialność. Dass er das Volk anleitete in den Gedanken Gottes. Żeby on prowadził lud według myśli Bożych. Und wie sollte das gehen ohne das Wort Gottes? A jak miało to się stać bez Słowa Bożego? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie hat der Hilkia seinen Dienst überhaupt ausüben können? I teraz zastanawiam się, jak w ogóle Hilkiasz, ten arcykapłan, mógł wykonywać swoją służbę. Denn der Priesterdienst beruhte auch auf Anordnungen des Wortes Gottes. Ponieważ służba kapłańska przebiegała dokładnie według instrukcji Słowa Bożego. Und vermutlich war der Priesterdienst in den Jahrzehnten davor gänzlich zum Erliegen gekommen. I prawdopodobnie służba kapłańska w ostatnich dziesięcioleciach poszła w rozsypkę, bardzo pogorszyła się. Aber wir sehen hier, wie Gott in seiner Gnade das Wort wieder ans Licht bringt. Ale tutaj widzimy, jak przez wielką łaskę Pan Bóg swoje słowo znowu wynosi na światło dzienne. Und wie das bei Josia auf ein Herz trifft, was dem das Wort Gottes wichtig war. I w sercu Josiasza widzimy, że dotyka to jego serca i dla niego Słowo Boże było ważne. Ich möchte einmal mit euch 5. Mose 17 aufschlagen. Otworzymy 5. Mojżeszową 17. Und zwar lesen wir mal 5. Mose 17, Vers 18 bis 20. 5. Mojżeszowa 17, przeczytamy werset 18 do 20. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przekazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu on i jego synowie. Gott hatte also eine Anordnung gegeben, dass jeder König sich eine Abschrift des Gesetzes machen sollte. A więc Pan Bóg wydał zarządzenie, że każdy król powinien sporządzić sobie odpis. Und das waren nicht nur die 10 Gebote, das waren die 5 Bücher Mose. Odpis tego zakonu. I to nie były tylko 10 przykazań, ale to było 5 ksiąg Mojżeszowych. Und stellt euch mal vor, vielleicht gerade die Kinder auch, ihr müsstet jetzt die 5 Bücher Mose abschreiben. Wyobraźcie sobie teraz ojcowie i dzieci, że każdy z was powinien 5 ksiąg Mojżeszowych odpisać. Dann hat man sich schon mal das erste Mal gelesen und auch selber geschrieben und merkt sich das gut. Żeby to przepisać, to macie pewność, że to jest już przeczytane, napisane, na pewno dobrze przeczytane. Aber dann sollte der König auch jeden Tag seines Lebens darin lesen. Ale mimo to ten król powinien każdego dnia czytać z tego. Um das alles zu tun, was dort steht. Żeby wypełniać wszystko, co tam jest napisane. Also es geht darum, das Wort Gottes zu kennen und ihm gehorsam zu sein. A więc chodzi o to, aby Słowo Boże znać, a następnie być jemu posłusznym. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe ja auch ein paar Kinder. Nie wiem, jak to jest u was, ale ja mam
kilkoro dzieci. Oder ist das auch schon mal passiert, dass man so eine halbe Stunde bevor man zur Versammlung fuhr? I czasami tak się zdarzyło, że jeszcze pół godziny przed zgromadzeniem, dass dann einer der Kinder sagte, ich weiß gar nicht, wo meine Bibel ist. I to dziecko nie wiedziało w ogóle, moje dziecko nie wiedziało w ogóle, gdzie jest jego Biblia. Wisst ihr, wenn wir jeden Tag darin lesen, passiert das nicht, ja? Wiecie, jeśli każdego jednego dnia otwieramy i czytamy, to takie coś się nie zdarzy. Da ist vielleicht nach der letzten Versammlungsstunde die Tasche mit der Bibel irgendwo in die Ecke gestellt worden. To może się zdarzyć coś takiego, że po ostatnim zgromadzeniu, po ostatniej godzinie gdzieś w kącie zostaje nasza teczka z Biblią. Aber das ist nicht nur ein Problem der Kinder, das kann uns genauso passieren. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest problem tylko dzieci, ale i nam zdarza się to często. Und hier merken wir auch, dass bei dem Priester Hilkia und auch bei Schafan, dem Schreiber, i zauważamy tutaj u kapłana Hilkiasza i Szafana, pisarza, dass wenig Herzensbewegung auslöste, dass sie dieses Buch gefunden haben. Że niewielkie poruszenie w ich sercach sprawiło znalezienie tej księgi. Sie sagen, ich habe ein Buch gefunden, als wenn es irgendein Buch wäre. Hilkiasz mówi, znalazłem księgę, tak jakby to była jakaś książka. Der Hilkia, der das gefunden hat, gibt das dem Schafan einfach weiter. I Hilkiasz po prostu podał dalej to do Szafana. Und dann kommt Schafan zum König. I Szafan przychodzi do króla. Und wo redet er vor allen Dingen drüber? I o czym on mówi przede wszystkim? Er redet vor allen Dingen über die finanziellen Mittel, über das Geld und über die Arbeit an dem Haus. On przede wszystkim zaczyna od rzeczy finansowych i postępu robót w domu pana. Nun war das ja eine wichtige und gute Arbeit, die sie taten. I rzeczywiście to była ważna i dobra praca, którą tam wykonywali. Aber die Frage ist doch, welchen Wert hat das Wort Gottes? Ale pytanie jest, jaką wartość u niego miało Słowo Boże? Weil wenn das Wort Gottes nicht die Grundlage ist und unsere Herzen anzieht, ponieważ jeśli to nie Słowo Boże jest podstawą i dotyka naszych serc, dann wird jeder Dienst zu Aktionismus. To wtedy każda służba stanie się tylko akcjonerska, taką akcją ludzką. Dann sieht das nach außen vielleicht auch gut aus. I to może wygląda wtedy takim pospolite ruszenie wygląda dobrze na zewnątrz. Aber in den Herzen fehlt das Wesentliche. Ale w sercach brakuje tego podstawowego. Und das erinnert mich ein bisschen an das Sendschreiben an Ephesus. I to przypomina mi trochę o liście do Efezu. Da sagt der Herr, ich kenne deine Werke und dein Ausharren, das war alles gut. Tam Pan mówi, znam twoje dzieła i twój wysiłek, to wszystko jest dobre. Aber da sagt er, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ale mam przeciwko tobie, że pozostawiłeś swoją pierwszą miłość. Porzuciłeś. Nein, in deinem Herzen fehlt das Wesentliche. W sercu brakuje tego najważniejszego. Und das wird auch irgendwann Auswirkungen dann im Dienst haben. I wtedy też ciężko jest o jakieś wyraźne postępy w tej służbie. Und die Frage ist, was kann uns vom Wort Gottes abziehen? I pytanie jest, co nas może od Słowa Bożego odwieść? Denken wir vielleicht, manche Stellen oder manche Aussagen in Gottes Wort sind nicht mehr zeitgemäß? Może myślimy czasem, że niektóre miejsca, niektóre fragmenty Słowa Bożego nie są już na czasie, nie da się ich przenieść na nasz. Oder mit eigener Kraft, mit meiner Vernunft kann ich das auch regeln. Albo czasami myślimy, że niektóre rzeczy z naszą własną siłą, naszym własnym rozumem możemy uregulować. Oder sagen wir vielleicht, was denken denn andere, wenn ich das so tue, wie die Bibel das sagt. Albo czasami może myślimy, co pomyślą sobie inni, kiedy my będziemy robić to wszystko tak, jak jest napisane w Biblii. Und Josia reagiert ganz anders auf dieses Buch als die beiden anderen. Ale widzimy tutaj, że Jozjasz reaguje zupełnie inaczej na tą księgę niż ci dwaj pozostali. Ich habe fast den Eindruck, als er hört, dieses Buch des Gesetzes ist gefunden worden. Mam takie odczucie, że jak ta księga zakonu została znaleziona, dass ihn der Dienst gar nicht mehr interessierte, sondern er jetzt wissen wollte, was steht in diesem Buch. To on już
nie za bardzo, za bardzo nie interesował się w ogóle tą surwą, która tam siedziała, tylko chciał wiedzieć przede wszystkim, co jest w tej księdze. Und dann muss der Schaffan vorlesen aus diesem Buch. I Schaffan musiał przeczytać z tej księgi. Und als der König das hört, was der da liest aus den 5 Büchern Mose. I kiedy król słyszał to wszystko, co on czytał z 5 ksiąg Mojżeszowych. Da ist der Josia zutiefst erschüttert. To wtedy Josiasz był wstrząśnięty do głębi. Er hat sofort gemerkt, hier redet Gott zu mir. On od razu zauważył, tutaj to Bóg do mnie mówi. Er öffnete sein Herz dem Wirken des Wortes Gottes. I otworzył swoje serce na działanie Słowa Bożego. Und wir merken hier, das Wort Gottes wurde vorher gefunden. I zauważamy tutaj, że wcześniej Słowo Boże zostało znalezione. Aber Josia fand das Wort Gottes für sich persönlich. Natomiast Josiasz to Słowo Boże odkrywał dla siebie osobiście. Weil es ihm wertvoll war. Bo było dla niego cenne. Und wir kennen wahrscheinlich alle die Stelle aus Hebräer 4, Vers 12, glaube ich. I na pewno znamy wszyscy miejsce z Hebrajczyków 4, 12. Dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Und es heißt dann, es ist durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Jest aż do rozdzielenia duszy i ducha. Und er unterwarf sich dem Urteil des Wortes Gottes völlig. I on poddaje się działaniu Słowa Bożego w pełni. Josia fing nicht an zu diskutieren. Josiasz nie zaczyna dyskutować. Er hat auch nicht versucht, die Verantwortung wegzuschieben. I też nie starał się odsunąć od siebie odpowiedzialności. Zu sagen, ich bin ja nicht schuld, das waren ja andere. I on wcale nie mówi, że ja nie jestem winny, bo to inni byli winni. Sondern er demütigt sich darunter. Tylko on pokutuje, on uniża siebie. Er anerkannte das Urteil Gottes über sein Volk. On rozpoznał wyrok Boży nad swoim ludem. Und das zeigt uns, dass obwohl er selbst frei von der Schuld war, i choć my widzimy, że on sam był wolny od winy, dass er anerkannte, er gehört eben auch zu dem Volk Gottes. I to jednak zauważył, że on też należy do tego samego ludu Bożego. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch Teil der Christenheit ist, die insgesamt total versagt hat. I my musimy pamiętać o tym, że jesteśmy częścią tego całkowitego chrześcijaństwa, które zupełnie zawiodło. Und wir müssen bekennen, dass unter uns auch versagt ist. I musimy wyznać, że między nami również zdarza się, że ktoś zawodzi. Und wir finden als ein Kennzeichen von Erweckungen, insbesondere im Alten Testament, widzimy pewne symbole przebudzeń wśród ludu Bożego, dass Buße da war in den Herzen, że wtedy była w sercach pokuta, und dass sie die Sünden des Volkes zu ihren gemacht haben. Dass sie die Sünden des Volkes zu ihren eigenen gemacht haben. Wer hat das? Die Männer, die Gott für eine Erweckung gebraucht haben. I wtedy ludzie, którzy są poruszeni przez Boga, ludzie, w których zaczyna się przebudzenie, biorą grzechy całego ludu jako swoje. Und die Kinder können sich jetzt die Bibelstellen gut merken. I na pewno dzieci mogą teraz przypomnieć sobie takie jedno miejsce ze Słowa Bożego. Da ist nämlich immer Kapitel 9. To jest zawsze rozdział 9. Also bei Esra zum Beispiel ist in Esra 9. To jest na przykład w Księdze Esdrasza, rozdział 9. Bei Nehemia ist es in Nehemia 9. Nehemiasza jest to rozdział 9. Und bei Daniel ist es in Daniel 9. I w Księdze Daniela jest to Daniela 9. Gibt bestimmt noch mehr Beispiele, aber wenn ihr euch die merkt, ist schon mal gut. Jest na pewno jeszcze więcej przykładów, ale kiedy te zapamiętacie, to już będzie dobrze. Und wir dürfen für uns lernen, dass das Wort Gottes eben
eine Wirkung in unserem Leben erzielen möchten. I zauważamy, że Słowo Boże w naszych sercach chce pewne działanie wykonać. Gott möchte uns nicht einfach über irgendetwas informieren, nur damit wir das wissen. Pan Bóg poprzez swoje Słowo nie chce nas tylko poinformować o czymś, żebyśmy tylko coś wiedzieli. Ich möchte dazu lesen mal, was Paulus an Timotheus schreibt. Chciałbym przeczytać do tego, jak Paweł pisze do Tymoteusza. 2 Timotheus 3. 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Vers 16. Rozdział 2, werset 16. A w pospolitej pustej mowy... 2 Tymoteusz 3, werset 16. Trzeci rozdział, werset 16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Und diese Wirkung hatte es bei Josia. I takie działanie miało Słowo Boże u Jozjasza. Im stand das Abweichen klar vor Augen. Jemu całe to odstępstwo stało przed oczami. Und worauf stützt er sich jetzt? I na czym on mógł się teraz oprzeć? Er stützt sich auf die Gnade Gottes. Oparł się na łasce Bożej. Er sagt in Vers 21, w wersecie 21, denn groß ist der Grimm des Herrn, der sich über uns ergossen hat. W wersecie 21 mówi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas. Und bekennt, dass die Väter nicht nach dem getan hatten, was das Wort Gottes sagt. I wyznaje to, że ojcowie nie postępowali tak, jak Słowo Boże nakazywało. Und er sagt hier, um nach allem zu tun. I nie postępowali zgodnie ze wszystkim. Er wollte also ganz konsequent gehorsam sein. Więc on chciał zupełnie być posłusznym we wszystkim. Also es ist eine Sache, das Wort Gottes zu hören, so wie jetzt zum Beispiel auch. Więc jedna rzecz jest słyszeć Słowo Boże, na przykład słuchać tak jak teraz. Und es ist dann eine zweite Sache, dass wir uns persönlich fragen, was hat der Herr mir damit zu sagen. A druga sprawa jest zapytać się siebie samego, co Pan chce do mnie przez to powiedzieć. Wo möchte er mich aufmerksam machen, wo muss ich etwas ändern? Gdzie on chce mi coś podkreślić, gdzie muszę ja się zmienić? Und ich möchte ein negatives und zwei positive Beispiele nennen. I chciałbym jeden negatywny i dwa pozytywne przykłady wymienić. Das negative finden wir im Propheten Hesekiel. Negatywne znajdujemy w księdze Ezechiela. In Kapitel 33. W rozdziale 33. Vers 31 und 32. Ezechiela 33, werset 31 i 32. I przychodzą do Ciebie gromadzenie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto Ty jesteś dla nich jak piewca miłości, z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. Sie haben also das Wort Gottes gehört, sie haben das hört sich gut an. I ci słuchacze tutaj słyszeli Słowo Boże i dobrze im się słuchało. Było dla nich to miłe. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt, es geht in das eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Na pewno znacie takie powiedzenie, że coś wpada jednym uchem, a drugim wypada. Also wir nehmen das zur Kenntnis und vergessen das dann ganz schnell wieder. Więc słyszymy to, przyjmujemy to, rozpoznajemy to, ale zaraz to ucieka z naszej głowy. Und in Verbindung mit dieser Stelle sagt dann Gott, mit Hesekiel 33, I w połączeniu z Ezechiela 33, z tym miejscem, mówi Pan Bóg, wenn das Wort Gottes dann eintrifft, was ich euch gesagt habe, jeśli Słowo Boże mówi do was, to, co ja do was mówię.
Dann werdet ihr merken, dass ein Prophet da war. Jeśli to odczucie macie, to wiecie, że to był prorok. Wir sagen ja gerne, Gott ist treu, und das ist auch wahr. Na pewno chętnie mówimy coś takiego, że Pan Bóg jest wierny i to jest prawda. Aber die Treue Gottes zeigt sich nicht nur darin, dass er seine Verheißungen ausführt. Ale wierność Boża nie jest nie tyczy się tylko tego, że Pan Bóg swoje obietnice spełnia, sondern sie zeigt sich auch darin, dass wir die Konsequenzen für falsche Wege tragen müssen. Ale również tyczy się tego, że Pan Bóg dotrzymuje że są konsekwencje za zboczenie z jego drogi. Wenn Gott also Gericht ankündigt bei Abweichen, dann führt er es auch aus. Jeśli Pan Bóg jakiś osąd wydaje, to dopełni go również. Auch wenn er es eigentlich nicht möchte, er möchte viel lieber Gnade erweisen. Nawet jeśli nie chciałby tego i jest Bogiem łaskawym. Die zwei positiven Beispiele möchte ich nennen, die kennt ihr auch gut. To jednak nadal jest konsekwentny. A teraz chciałbym dwa pozytywne przykłady podać. Das sind einmal die Gläubigen in Beröa. To są po pierwsze wierzący z Berui, Berei. Sie haben zugehört, was Paulus sagte. Oni słuchali, co Paweł do nich mówił. Und haben dann das Alte Testament genommen und geschaut, ob das bestätigt wurde da drin. I później otwierali Stary Testament i sprawdzali, co tam jest napisane i jak to się ma. Und sie haben das täglich getan. I robili to codziennie. Und sie haben sich darüber unterhalten. I rozprawiali z Pawłem o tym. Und sie sind gewachsen im Glauben. I wzrastali w wierze. Und ein zweites Beispiel finden wir im zweiten Johannesbrief. I kolejny przykład znajdujemy w drugim liście Jana. Da schreibt Johannes an eine Frau und ihre Kinder. Tam Jan pisze do starszej pani i jej dzieci. Und dann sagt Johannes, ich freute mich, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandeln sah. I tam Jan pisze, cieszę się, jak widziałem niektóre z twoich dzieci kroczące w prawdzie. Sie lebten in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Oni żyli w zgodzie ze Słowem Bożym. Dann kommen wir zu unserem Abschnitt zurück hier. Wracamy teraz do naszego urywku z drugiej kronik. Und jetzt kommen die Abgesandten des Königs zu der Prophetin Hulda. Więc w drugiej kronik 34 teraz widzimy, że wysłani przez króla przychodzą do prorokini Huldy. Und diese Frau hatte eine große Einsicht in die Gedanken Gottes. Ta kobieta miała duży, głęboki wgląd w myśli Boże. Das zeigt einmal, wie traurig die Situation unter den Propheten und Priestern war. To też pokazuje nam, jak smutna była sytuacja pomiędzy prorokami i kapłanami. Aber dass Gott eine einsichtige und weise Frau benutzen konnte. Ale mimo to Pan Bóg mógł używać kobiety mądrej i posłusznej Bogu. Und es zeigt sich, dass sie die Aufgabe, die Gott auch einer Frau heute gegeben hat, dass sie sie wahrnahm. Dass die Aufgabe, die Gott ihr gegeben hat, dass sie ausübte, da war er. I Pan Bóg dał jej zadanie, które ona wykonywała i sprawowała. Ohne die Grenzen zu überschreiten. Bez opisywania granic. Sie geht nicht in die Öffentlichkeit. Dzisiaj wiemy, że nie powinna chodzić publicznie. Sie hält keine Predigt. Nie powinna publicznie kazać. Das wäre nicht ihre Aufgabe gewesen. To nie powinno być jej zadanie. Aber sie gibt einen guten geistlichen Rat. Ale powinna dawać dobrą duchową poradę. Und wir finden im Neuen Testament auch ein Beispiel dafür. I w Nowym Testamencie znajdujemy też na to przykład. Da werden nämlich die älteren Frauen ermahnt. Są napomniane starsze kobiety. Dass sie für die Jüngeren Lehrerinnen des Guten sein sollen. Że powinny dla młodszych być nauczycielkami dobrego. Geistliche Erfahrungen und geistliche Hilfestellung weitergeben. Duchowe doświadczenia i duchową pozycję dalej przekazywać. Und wir finden in Gottes Wort eine ganze Reihe gottesfürchtiger Frauen. I w Słowie Bożym znajdujemy bardzo dużo bogobojnych niewiast.
die Gott benutzen kann und benutzen möchte an ihrem Platz. Których Pan Bóg chce używać i używa na im wyznaczonym miejscu. Und dann kommt in dem Abschnitt Vers 23 bis Vers 28. I teraz przejdziemy do wersetu 23 do 28. Kommt eine zweifache Botschaft, die sie weitergibt. Jest taka dwojaka, jest dwojaka odpowiedź, która idzie do króla. Die erste Botschaft ist an das Volk gerichtet. Pierwsza odpowiedź jest skierowana do ludu. Und es ist eine sehr unpersönliche, distanzierte Botschaft. I to jest poselstwo takie nieosobiste, bardzo zdystansowane. Es ist eigentlich eine Wiederholung der Gerichtsankündigung aus den fünf Büchern Mose. Jest to przypomnienie sądu, który Pan Bóg opisuje w piątej księdze Mojżeszowej. Und die Einleitung ist schon bemerkenswert. I wprowadzenie tego jest, można się spodziewać już wprowadzenia tego sądu. Sie sagt, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. Ponieważ mówi, powiedzcie mężowi, który mnie do was wysłał. Das war natürlich Josia, der König. To był naturalnie Josiasz, król. Aber die Botschaft ging eigentlich nicht an ihn. Ale to poselstwo nie było skierowane bezpośrednio do niego. Denn für ihn persönlich hatte Gott keine Gerichtsankündigung, sondern eine Gnadenbotschaft. Ponieważ do niego samego Pan Bóg nie miał poselstwa o sądzie, tylko o łasce. Und die kommt dann in dem zweiten Teil ab Vers 26. I w drugiej części do samego króla widzimy to drugie poselstwo. Und ich möchte nur mal auf einen ganz kleinen Unterschied hinweisen in der Anrede. I chciałbym tutaj zauważyć jedną różnicę w wypowiedzi. In Vers 26 heißt es, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen. W 26 wersecie widzimy królowi judzkiemu, który posyła was, abyście zapytali Pana albo powyrocznie Pana. Und dieser Teil, um den Herrn zu befragen, fehlt bei dem bei der ersten Botschaft. I przy pierwszym, kilka wersetów wcześniej, przy pierwszym poselstwie brakuje tego zdania powyrocznie Pana albo żeby zapytać Pana. Das zeigt, dass das Volk insgesamt das Wort Gottes gar nicht interessierte. To znaczy, że ludu całego, jako całości Słowo Boże i sam Pan niewiele interesował. Aber Josia hatte echtes Interesse an dem Wort Gottes. Er wollte den Willen Gottes erkennen und danach handeln. Ale Josiasz miał wielki interes w Słowie Bożym, miał duże zainteresowanie i chciał dokładnie wiedzieć, co Słowo Boże na ten temat mówi. Und er fleht zu Gott und fragt, ob er gnädig sein würde. I on ucieka do Boga i pyta, czy będzie łaskawy. Und dann bekommt er eine sehr schöne Botschaft. I król otrzymuje bardzo piękną, bardzo piękne poselstwo. Gott hatte gesehen, dass er sich gedemütigt hatte. Bóg zobaczył, że on upokorzył się. Das ist Hebräer 4. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hebrajczyków 4. To jest wszystko zakryte. To jest wszystko zakryte dla oczu, które po raz pierwszy mają z tym do czynienia. Aber Gott hatte in sein Herz gesehen, dass das echt war, was da geschah. Ale oczy Boże widziały jego serce, że to było szczere. Und er hatte auch gesehen, was nach außen sichtbar wurde. Ale też zobaczył to, co było widoczne na zewnątrz, czyli to rozdarcie szat. Bis zu diesem Moment, wo er das Wort Gottes fand. Do tego momentu, dopóki Słowo Boże nie było znalezione. Galt für ihn, er liebte Gott, aber er kannte sein Wort noch nicht. Można powiedzieć o Jozjaszu, że on miłował Boga, ale nie znał jeszcze Jego Słowa. Und jetzt kannte er sein Wort und jetzt zeigt sich, dass wirklich Liebe da war und anhaltende Liebe da. Teraz, kiedy poznał Jego Słowo, pokazał, że rzeczywiście, naprawdę, mógł pokazać, że naprawdę Go miłuje i ta miłość była prawdziwa. Und wie zeigt sich Liebe zum Wort Gottes? I jak okazuje się miłość do Słowa Bożego? Da reicht als Antwort ein Wort aus. Jako odpowiedź wystarczy jedno słowo. Gehorsam. Posłuszeństwo. Könnt ihr in Johannes 14 nachlesen. Można Jana 14 przeczytać. Wer meine Gebote hat,
und sie hält, der ist es, der mich liebt. Kto moje przekazania słucha i posłuszny jest im, ten mnie miłuje. Und ist das bei uns nicht manchmal ganz anders als bei Josia? Czyż u nas bardzo często nie jest to inaczej niż u Jozjasza? Josia kannte das Wort noch nicht, aber er liebte Gott. Jozjasz jeszcze nie znał słowa, ale miłował Boga. Und wir kennen sein Wort und unsere Liebe ist oft so schwach. A my znamy jego słowo, a pomimo to nasza miłość często jest słaba. Das müssen wir uns jedenfalls fragen, wenn wir sehen, dass wir so wenig gehorsam sind. I w takim razie nie musimy się już pytać, dlaczego tak czasami tak mało posłuszni jesteśmy. Und wenn es so ist wie bei Josia, dass wir uns dem Wort wirklich unterwerfen. I tak jak u Josiasza powinniśmy w pełni poddać się Słowu Bożemu. Dann zeigt Gott hier den Weg der Gnade und der Rettung. I wtedy Pan Bóg pokazuje Słowo i drogę łaski i ratunku. Er sagt in Vers 28, deine Augen sollen all das Unglück nicht ansehen, das ich über diesen Ort bringen werde. W 28 wersecie mówi, twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. Und mich bewegt sehr, was Josia jetzt tut. I bardzo porusza mnie to, co Josiasz w tej chwili czyni. Er hätte doch sagen können, Gott rettet mich, das ist wunderbar. On mógł powiedzieć, Pan Bóg oszczędził mnie, uratował, to jest cudowne. Das Gericht über Jerusalem bekomme ich gar nicht mit. Cały ten sąd nad Jeruzalemem nie będzie mnie dotyczył, ja jestem już poza tym. Also ist alles gut. A więc już wszystko dobrze. Aber er reagiert völlig anders. Ale on reaguje zupełnie inaczej. Ab Vers 29 sehen wir dann, was in seinem Herzen war. Od 29 wersetu widzimy, co było w jego sercu. Er ruft jetzt das Volk zusammen, vor allen Dingen erstmal die Ältesten und die Ältesten von Juda und von Jerusalem, aber dann das ganze Volk. On, czy tak można powiedzieć, nie osiadł na laurach, tylko zbiera cały lud, wszystkich starszych, całe zgromadzenie Judy i Jeruzalemu. Er geht in das Haus Gottes hinauf. Idzie do domu Bożego. Und dann wird vor dem ganzen Volk das Wort Gottes gelesen. I później przed całym ludem jest czytane Słowo Boże. Und es heißt ausdrücklich in Vers 30 am Ende, w wersecie 30 pod koniec, dass alle Worte des Buches gelesen wurden. I kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezione w świątyni Pana. Da wurden die fünf Bücher Mose vom Anfang bis zum Ende gelesen. Das ganze Volk sollte es nochmal persönlich hören. Pięć ksiąg Mojżeszowych od początku do końca było odczytywane i cały lud miał to słyszeć. Im Bewusstsein der eigenen Rettung wollte er auch Rettung für das Volk. W obliczu własnego ratunku on chciał bardzo jeszcze, aby ten lud został uratowany. Er war in seinem Herzen bewegt und jetzt wollte er auch die anderen bewegen, umzukehren. On był tak mocno poruszony i już uratowany, ale chciał też innych zachęcić, innych poruszyć, ich serca, aby i oni zostali uratowani. Und da merken wir wieder, Erweckung fängt im Herzen an. I zauważamy, jak to przebudzenie rozpoczyna się w sercu pojedynczego człowieka. All das, was er jetzt tut, kommt aus diesem Herzen, was Gott unterwürfig ist. To wszystko, co on czyni, pochodzi z serca, które jest poddane Bogu. Und dann lässt er das ganze Volk in einen Bund treten. I cały lud zawiązuje przymierze. Und jetzt merken wir natürlich, wenn wir das übertragen, das ist Altes Testament hier. I teraz przenosząc to, ponieważ to jest Stary Testament, pamiętajmy o tym. Also es ist nicht unsere Aufgabe, einen Bund zu schließen. To nie jest naszym zadaniem, aby zawiązywać jakieś przymierze, jakąś wspólnotę. Denn wir wissen, dass wir aus eigener Kraft gar nichts tun können. Ponieważ my wiemy dobrze, że jako organizacja z naszych własnych sił nie możemy nic dobrego uczynić. Aber es war trotzdem eine positive Absicht hier. Ale pomimo to, tutaj to było bardzo pozytywne poruszenie. Unter der Führung des Königs war geistliche Stabilität jetzt in diesem Volk. Pod prowadzeniem tego króla
teraz nastawało duchowe, duchowa stabilność nastawała w tym ludzie. Auch wenn es leider in der Masse des Volkes nur eine äußere Angelegenheit war. Ponieważ pomimo tego, że w przypadku ludu bardzo często jest to tylko zewnętrzna taka przykrywka. Denn der Prophet Jeremia berichtet, dass dieses Volk innerlich nicht wirklich umgekehrt ist. Ponieważ wiemy, że prorok Jeremiasz daje sprawozdanie, że wewnętrznie ten lud nie nawrócił się. Aber die bewusste Hinwendung wieder zu dem Wort Gottes unter der Führung des Königs war ein Kennzeichen dieser Erweckung. Ale skierowanie się pod wodzą tego króla, skierowanie się do Słowa Bożego i do Boga było bardzo wyraźnym naznaczeniem tego przebudzenia w ludzie izraelskim. Und ich möchte als letzten Punkt noch hinweisen auf die Worte alle in Vers 32 und 33. I jeszcze coś do słów w wersecie 32 i 33 do słów wszystko albo wszyscy. In Vers 32 heißt es, er ließ alle in den Bund treten, die sich in Jerusalem und Benjamin befanden. W wersecie 32 czytamy, że wszystkich mieszkańców kazał im przystąpić do przymierza z Bogiem. Und in Vers 33 heißt es, und er hielt alle an, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott zu dienen. I nakłonił w Izraelu wszystkich do służenia swojemu Bogu i przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana Boga. Und das ist ein weiteres Kennzeichen einer Erweckung. I to jest kolejny taki wyznacznik, taka cecha charakterystyczna przebudzenia w ludzie Bożym. Dass die Einheit des Volkes Gottes bezeugt wird, auch wenn sie äußerlich nicht sichtbar ist. Że die Einheit des Volkes Gottes bezeugt wird, że jedność ludu Bożego jest widoczna, auch wenn sie äußerlich nicht sichtbar ist. Jest widoczna nawet jeśli z zewnątrz nikt tego nie zauważa. Wir wissen, die 10 Stämme waren in Gefangenschaft. Wiemy, że w tym momencie 10 pokoleń Izraela było w niewoli. Wir haben das gleiche Kennzeichen haben wir schon bei der Erweckung unter Hiskia. 10 plemion. I takie same cechy charakterystyczne przebudzenia widzimy za czasów Hiskiasza. Und wenn Elia auf dem Berg Karmel ist, dann hat das gleiche. Er baut einen Altar aus 12 Steinen. I jak Eliasz był na górze Karmel, to też widział tą jedność ludu Bożego i zbudował ołtarz z 12 kamieni. Und auch das ist eine deutliche Ansprache in unsere Zeit. I również to dla naszych czasów jest ważna przypowiednia. Die Einheit des Volkes Gottes ist nicht sichtbar auf dieser Erde. Ponieważ jedność ludu Bożego na tej ziemi nie jest widoczna. Aber sie existiert. Ale istnieje. Epheser 4, da ist ein Leib. Efezjan 4 jest jedno ciało. Und insbesondere wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen, a szczególnie kiedy przystępujemy do łamania chleba, dürfen wir Zeugnis ablegen, dass diese Einheit existiert. Możemy kłaść przed nami świadectwo tego, że jedność Kościoła Bożego istnieje. Und diese Einheit des Volkes Gottes dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. I to tej jedności ciała Bożego, ludu Bożego nie możemy stracić przed oczu. Die Frage ist eben auch, haben wir alle Gläubigen zum Beispiel in dieser Stadt auf dem Herzen? I teraz pytanie jest, czy mamy wszystkich wierzących na ziemi w takim stanie w naszych sercach? Es kann sein, dass Dinge da sind, die uns hindern, mit ihnen zusammenzukommen. Może są tacy, którzy nas spowalniają albo przeszkadzają nam w zgromadzaniu się razem. Das darf uns aber nicht daran hindern, sie als Kinder Gottes zu lieben und sie auf dem Herzen zu haben. Mimo to nie może takie coś przeszkadzać nam w tym, aby ich miłować i jako dzieci Boże rozpoznawać. Am Ende des Alten Testamentes im Propheten Haggai
Na końcu Starego Testamentu księdza proroka Ageuszka. Da war von einem Millionenvolk war noch 50.000 Mann ungefähr da. Z milionowego ludu około 50 tysięcy ludzi jeszcze pozostało. Äußerlich ein kläglicher Überrest. Zewnętrznie resztka, słaba resztka. Unter denen auch viel Versagen war. I między nimi było wielu, którzy zawiedli. Und dann kehren sie und bauen das Haus. A pomimo to nawracają się i budują dom Boży. Und Gott anerkennt dieses Haus als sein Haus. I Pan Bóg rozpoznaje, uznaje ten dom jako swój dom. Er stellt es auf die gleiche Ebene wie den großartigen Tempel Salomos. I stawia tamten dom, tą świątynię na tym samym poziomie, co cudowną świątynię Salomona. Und diesen kleinen Überrest anerkennt er als sein Volk. I tą małą resztkę rozpoznaje i uznaje jako swój lud. Und finden wir das nicht im Neuen Testament für uns auch wieder? I czy tego obrazu nie widzimy w Nowym Testamencie dla nas? Als ob Gott, und Gott hat in seiner Weisheit den Verfall vorausgesehen. Gott hat in seiner Weisheit, in seiner Allwissenheit den Verfall, den Niedergang vorausgesehen. Pomimo tego, że Pan Bóg w swojej mądrości ten upadek tego ludu przewidział, wiedział o tym. Und er sagte, selbst wenn es nur noch zwei oder drei sind. To sam powiedział, jeśli tylko dwóch lub trzech zgromadzonych do mojego imienia jest. Die so zusammenkommen, es so verwirklichen wollen, wie ich es gesagt habe. To niech oni zgromadzają się i niech to urzeczywistniają tak, jak ja to powiedziałem. Da bin ich in der Mitte. Tam jestem pośród nich. Und das werden wir dann in Kapitel 35 nach der Pause noch etwas ausführlicher sehen. I po przerwie będziemy dalej widzieć to w rozdziale 35. Mam nadzieję, że macie jeszcze trochę siły i skupienia na ostatnią część. Wir lesen weiter in 2. Chronika 35. Będziemy dalej czytali z 2. Kronik 35. 1-6. Wersety 1-6. Und 16-19. I 16-19. 2. Kronik 35. Jozjasz obchodził w Jeruzalemie Paschę dla Pana. Baranka paschalnego zabił 14 dnia pierwszego miesiąca. Wyznaczył wtedy kapłanów do ich czynności, zachęcając ich do służby w świątyni pańskiej. Kazał potem lewitom, którzy nauczali całego Izraela i byli Panu poświęceni, wnieście świętą skrzynię do świątyni, którą zbudował Salomon, syn Dawida, Król Izraelski. Nie trzeba jej już nosić na barkach. Służcie więc Panu, Waszemu Bogu i Jego ludowi izraelskiemu. Bądźcie w pogotowiu w swoich grupach według Waszych rodów, stosownie do przepisu Dawida, Króla Izraelskiego i zgodnie z postanowieniem Jego syna Salomona. Stójcie w świątyni oddziałami według rodów jako przedstawiciele Waszych pobratymców z ludu po jednym oddziale lewitów dla jednego rodu. Zabijcie baranka paschalnego i poświęćcie się. Bądźcie gotowi do usługiwania waszym braciom, aby uczynili według słowa pańskiego, podanego za pośrednictwem Mojżesza. Werset 16. W ten sposób została ustalona w tym dniu cała służba Boża dla Pana, aby odtąd tak obchodzić Paschę i składać ofiary całopalne na ołtarzu Pana zgodnie z rozkazem króla Jozjasza. I obchodzili synowie izraelscy, którzy w tym czasie tam się znaleźli, Paschę i święto przaśników przez 7 dni. Takie jak ta Pascha nie obchodzono w Izraelu od czasów proroka Samuela, ani też żaden król izraelski nie urządził takiej Paschy jak ta, którą obchodził Jozjasz wraz z kapłanami i lewitami, z całą Judą i Izraelem, które się zebrały, i z mieszkańcami Jeruzalemu. Obchodzono zaś tę Paschę w 18 roku panowania Jozjasza. Josiah jest hier auf dem Höhepunkt seines Glaubenslebens. Jozjasz jest tutaj na wyżynach
swojego życia wiary. Und es ist das letzte Ereignis, was uns aus dem 18. Jahr seiner Regierung berichtet wird. I to jest ostatnia część, jaka jest nam przedstawiona z 18. roku jego panowania. Wir haben also zur Erinnerung die Reinigung des Hauses Gottes. A więc na początku mieliśmy oczyszczenie, dużą zmianę, oczyszczenie Domu Bożego. Die Wiederentdeckung des Wortes Gottes. Na nowo odkrycie Słowa Bożego. Diesen Bund mit Gott, der von Hingabe spricht. To przymierze, tą więź z Bogiem, która mówi o oddaniu. Und jetzt das Pascha. I teraz Pascha. Was uns zeigt, dass er verstanden hatte, dass Gott eine Antwort haben möchte. To jest, to pokazuje nam, że on zrozumiał, że Pan Bóg chciał też mieć pewną odpowiedź od ludzi. Eine Antwort, die mit Dank und Anbetung zu tun hat. Odpowiedź, która miała do czynienia z dziękczynieniem i z uwielbieniem. Aber bevor wir auf diesen Abschnitt kommen, möchte ich noch auf etwas hinweisen, was wir im Buch der Könige finden. Ale zanim przejdziemy dalej w tym fragmencie, chciałbym jeden fragment wskazać z Księgi Królewskiej. Wir haben gesehen, dass bei Josia immer wieder von Reinigung die Rede ist, also Dinge wegzutun, die nicht in die Gemeinschaft mit Gott passen. Widzimy, że w historii Josiasza mamy do czynienia przede wszystkim z oczyszczaniem, a więc z odrzucaniem wszystkich rzeczy, które nie mogą, które są między nami, a nie mogą mieć nic w związku z Bogiem. Das war schon in seiner Jugendzeit so. To było już od jego najmłodszych lat. Bevor er das Wort Gottes kannte. Zanim on znał Słowo Boże. Dann fand er das Wort Gottes. I później znalazł Słowo Boże. Und dann haben wir in Kapitel 34 nur eine ganz kurze Notiz gehabt. In Vers 32 im zweiten Teil. I w drugiej Kronik 34 im Vers 32 wersecie w drugiej części. Das also danach auch wieder gereinigt wurde. Mamy jeszcze jedną rzecz odnośnie oczyszczania. Und vielleicht könnt ihr nur einmal kurz 2. Könige 23 aufschlagen. Możemy jeszcze do tego otworzyć drugą królewską. Da finden wir einen sehr langen Abschnitt von Vers 4 bis Vers 20 einschließlich. Kapitel 2. Könige 23. Tam znajdujemy dość długi fragment od wersetu 4 do 20, wo sehr ausführlich berichtet wird, dass nachdem das Wort Gottes gefunden wurde und sie in den Bund eingetreten waren, nochmal ganz intensiv das Land vom Götzendienst gereinigt wurde. Gdzie widzimy, że po odkryciu Słowa Bożego w tych wersetach mamy opisane, że jeszcze bardzo aktywnie i bardzo mocno został oczyszczony kraj z bałwochwalstwa. Und wir haben gestern Abend zu Beginn gesagt, dass Gott schon ungefähr 300 Jahre vorher eine Voraussage gegeben hatte. I wczoraj mogliśmy powiedzieć, że mogliśmy przeczytać, że Pan Bóg dał przepowiednie nastania Jozjasza 300 lat wcześniej. Und in Vers 16 am Ende wird das bestätigt nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, der diese Dinge ausrief. I jeszcze jedno potwierdzenie tego mamy tutaj w 2 Królewskiej 23, werset 16, pod koniec. Zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży zapowiadający te rzeczy, zapowiadający też nastanie Jozjasza. Also Gott bestätigt, dass Josia genau das ausgeführt hatte, was er vorausgesagt hatte. I Pan Bóg tutaj potwierdza, że Jozjasz dokładnie wypełnił to, co Pan Bóg też przepowiedział, że wypełnił. Danach wird das Pascha gefeiert, was wir jetzt gleich betrachten werden. I po tym będzie obchodzona Pascha, co będziemy za chwilę rozważać. Und dann wird in 2. Könige 23 nach dem Pascha, das ist in Vers 21 bis 23. I później w tej 2. Królewskiej 23 po święcie Paschy, która jest w wersecie 21 do 23. In Vers 24 noch einmal von Reinigung gesprochen. W 24. po tym święcie Paschy jest ponownie znowu mowa o oczyszczaniu ludu izraelskiego. Was können wir für uns daraus lernen? Co możemy się z tego nauczyć? Wenn ich zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen bin, habe ich ein Empfinden, was in seine Gegenwart, in die Gemeinschaft mit ihm passt.
Kiedy nawróciłem się, to zacząłem odczuwać, co w przypadku obecności Bożej ma prawo być, a co nie. Co pasuje, a co nie pasuje, co przystoi, a co nie przystoi. Und wir kennen wahrscheinlich alle Menschen, die zum Glauben gekommen sind und in ihrem Leben sofort radikal was geändert haben. I na pewno znamy takich ludzi, którzy jak tylko nawrócili się, to w swoich życiach dokonali bardzo radykalnych zmian. Dann lernen wir das Wort Gottes kennen und beschäftigen uns damit. Potem tacy ludzie po nawróceniu czytamy Słowo Boże i zajmujemy się nim. Und wir werden weitergeführt und erkennen den Willen Gottes für unser Leben. I jesteśmy dalej prowadzeni, rozpoznajemy wolę Bożą w naszym życiu. Und dann werden wir vielleicht weitere Dinge in unserem Leben ändern, wo wir merken, der Herr möchte, dass ich dieses oder jenes wegtue oder besonders tue. I wtedy najprawdopodobniej chcemy następne rzeczy zmieniać, kolejne rzeczy zmieniać, ponieważ rozpoznajemy, że Pan Bóg chce, abyśmy to czy to zgodnie ze wzrostem dalej zmieniali. Und dann kommen wir in Kapitel 35 zu dem Passam, das möchte ich ins Neue Testament wieder übertragen. I potem przechodzimy do rozdziału 25, czyli tematu Paschy, będziemy to starali się na Nowy Testament przełożyć. Wir merken, der Herr möchte eine Antwort in unserem Leben haben. Zauważamy, że Pan Bóg chce widzieć odpowiedź w naszym życiu. Das eine ist ein praktisches Leben in Hingabe an ihn. Jedno to jest praktyczne życie w oddaniu dla Niego. Aber wir verstehen dann auch irgendwann, der Herr möchte, dass wir in, zu seinem Gedächtnis zusammenkommen an seinem Tisch. Ale też wiemy, że Pan chce, abyśmy na Jego pamiątkę obchodzili Jego pamiątkę i spotykali się przy stole razem. Dass wir das Brot brechen, dass wir an ihn denken, was er für uns getan hat am Kreuz. Abyśmy łamali chleb. I abyśmy myśleli o tym, co on dla nas uczynił na krzyżu. Und das wird dann eine weitere reinigende Wirkung auf unser Leben haben, weil er uns größer wird. I wtedy znów kolejne zmiany w naszym życiu będą następowały, ponieważ będzie dla nas on coraz większy. Und solange wir durch diese Welt hindurchgehen, brauchen wir immer diese Selbstprüfung und Reinigung. I tak jak idziemy przez ten świat, potrzebujemy cały czas tego samo sprawdzania siebie, spoglądania w siebie i oczyszczania siebie. Nun weiß ich, es gibt einen Unterschied zwischen dem Passa und dem Mahl des Herrn. Są pewne, są różnice między Paschą, a między posiłkiem Pana, czy jak to nazywamy w Polsce, wieczerzą pańską, między łamaniem chleba. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, deshalb können wir das auch übertragen. Ale są też i wspólne części tych dwóch świąt. Das Passa erinnerte das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten, wie Gott sie rettete aus Ägypten. Pascha dotyczyła tego, kiedy Pan Bóg wyratował lud izraelski z Egiptu. Sie wussten, sie waren geschützt durch das Blut des Lammes. Oni wiedzieli, że są chronieni przez krew baranka. Und es war für das Volk Israel damals ein Blick zurück. Sie haben sich erinnert an das, was geschehen war. I dla ludu izraelskiego to było spojrzenie wstecz. Oni wspominali, co się wtedy działo podczas ucieczki z Egiptu. Aber es war für Gott vor allen Dingen ein Blick voraus auf das wahre Passahlamm, was kommen würde. Ale dla Boga było to spojrzenie w przyszłość. Na tego prawdziwego baranka paschalnego, który przyjdzie na tą ziemię. 1 Korinther 5 sagt uns, denn auch unser Pascha Christus ist geschlachtet. 1 Korinther 5 mówi nam, na naszą Paschę został ofiarowany Jezus Chrystus. Und jetzt, wenn wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen, denken wir an ihn und blicken zurück auf eine vollbrachte Erlösung. I teraz my, kiedy obchodzimy wieczerze pańską, kiedy łamiemy chleb, wspominamy, jak Pan odkupił nas w przeszłości. Und ich fange jetzt mal in diesem Kapitel hinten an, um das gut zu erklären. I zaczniemy w tym rozdziale trochę od końca, żeby to dobrze wyjaśnić. Wir haben in Vers 18 gelesen, es war kein solches Passa in Israel gefeiert worden, wie dieses seit den Tagen Samuels. Druga Chronik 35.
od końca zaczniemy. 2 Kronik 35, wiersz 18. Takiej paschy nie obchodzono w Izraelu od czasów proroka Samuela. Und da geht Gott in der Beurteilung ungefähr 400 Jahre zurück. I wtedy Bóg spogląda 400 lat wstecz. Das heißt, das, was hier geschah, war so herausragend, so wertvoll in den Augen Gottes, dass 400 Jahre zurückgehen muss, um etwas ähnlich Großes zu finden. To znaczy, że Pan Bóg w tym momencie widział coś tak wzniosłego i tak miłego dla siebie, że musiał 400 lat wstecz spojrzeć, żeby coś podobnego jeszcze raz zauważyć, za czasów Samuela. Und in den Tagen Samuels war das ganze Volk ein einheitliches Volk. A za czasów Samuela lud był jeszcze jednym całym ludem, niepodzielonym. Also kann es nicht damit zu tun haben, wie viele dort zusammen waren. A więc widzimy, że w takim razie nie ma tutaj nic do czynienia, jak dużo ludzi było zgromadzonych. Sondern es hängt damit zusammen, mit welcher Herzenshaltung es war, dass es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes war. Ponieważ tutaj lud był już podzielony. I widzimy, że przede wszystkim chodziło o to, jakie nastawienie serc jest i jaka szczerość jest w tym ludzie. Und das darf uns erstens Mut machen, auch in dieser Zeit, das Brot zu brechen, als wenn es in den ersten Tagen der Christenheit wäre. I to daje nam odwagę w tych czasach dzisiejszych łamać chleb tak, z taką odwagą i z takim, tak jak działo się to na początku chrześcijaństwa. Auch wenn das Umfeld, die Zeit, in der wir leben, dunkel ist, nawet jeśli środowisko, w którym żyjemy, czasy, jakie nastały, są bardzo ciemne. Wenn wir von Herzen es so tun wollen, wie Gott es am Anfang gegeben hat, dann anerkennt er es. Jednak jeśli z naszych serc chcemy czynić to tak, jak Pan Bóg dał to od początku, to będzie rozpoznane. Und ich möchte einige Kennzeichen aus diesem Abschnitt nehmen, die wir auf das Brotbrechen übertragen können. I chciałbym parę takich cech charakterystycznych z tego urywka wziąć, które możemy rozpoznać też w łamaniu chleba. Das erste ist, sie feierten Pascha dem Herrn. Po pierwsze, oni świętowali Paschę Pana. Es war kein Fest für das Volk. To nie było święto dla ludzi. Es ging um den Herrn, um ihn. To chodziło o święto pańskie, święto dla Pana. Und wenn wir zusammenkommen, um das Brot zu brechen, geht es um ihn und nicht um uns. I my, jeśli zgromadzamy się, aby łamać chleb, to chodzi o Niego, chodzi o Pana, a nie o nas. Dann ist es eine besondere Gelegenheit, zu der der Herr den Dank und die Anbetung unserer Herzen haben möchte. To jest szczególna możliwość, szczególny czas, w którym możemy Panu przynieść nasze dziękczynienie i nasze uwielbienie. Wisst ihr, mir hat mal nach der Stunde zum Brotbrechen eine Schwester gesagt, raz jedna siostra po łamaniu chleba powiedziała: Ich habe aus dieser Stunde heute Morgen gar nichts mitgenommen für mich. Ja z tej dzisiejszej porannej godziny nic nie wyniosłem dla siebie. Wisst ihr, was ich ihr gesagt habe? I ja musiałem jej powiedzieć: Ich habe ihr gesagt, dafür warst du heute auch gar nicht hier. Po to też tutaj nie byłaś, żeby coś dla siebie wziąć. Es geht nicht darum, etwas zu bekommen, sondern ihm etwas zu geben. W niedzielę, w tą pierwszą godzinę, nie chodzi o to, żeby coś otrzymać, tylko o to, żeby coś dać. Dass wir trotzdem oft mit einem inneren Gewinn wieder gehen, ist wahr. Oczywiście, że zazwyczaj wychodzimy z tego z wewnętrznym zyskiem duchowym. Aber die Stunde hat einen anderen Charakter. Wir kommen, um vor ihn zu treten, um ihm etwas zu bringen. Ale ta godzina ma inny charakter. Ma charakter taki, że to my przychodzimy, żeby jemu coś przynieść, żeby jego świętować. Und das Pascha, was hier gebracht wird, wird verbunden mit dem Priesterdienst. I Pascha, która tutaj była świętowana, była połączona z służbą kapłańską. Haben wir in Vers 2 gelesen. W wersecie drugim czytaliśmy. Und das Neue Testament lehrt das allgemeine Priestertum der Gläubigen. I Nowy Testament uczy nas też ogólnej służby kapłańskiej wierzących. 1. Petrus 2 spricht von dem heiligen Priestertum. 1. Piotra 2 mówi nam o świętym kapłaństwie. Dass wir geistliche Schlachtopfer bringen, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Że mamy
duchowe ofiary składać, przyjemne Jezusowi Chrystusowi. Nun, was bedeutet das? Co to znaczy? Die Schlachtopfer des Alten Testamentes sprechen im Vorbild alle von dem Opfer des Herrn Jesus. Wszystkie ofiary Starego Testamentu mówią obrazowo o ofiarze Pana Jezusa. Und wir bringen keine materiellen Opfer mehr, ja? I my nie przynosimy na tą pierwszą godzinę materialnej ofiary. Schon mal gar keine blutigen Opfer. Na pewno już nie krwawej ofiary. Weil das Opfer ist vollbracht, Christus ist gestorben, es ist nicht mehr nötig. Bo ta ofiara już jest wykonana, Chrystus umarł, już nic więcej nie trzeba. Aber geistliche Schlachtopfer bedeutet, ale duchowa ofiara całopalna oznacza, dass wir die Person des Herrn Jesus, sein Werk vor Gott den Vater bringen. To znaczy, że Pana Jezusa i Jego dzieło przed naszymi oczami wznosimy przed oczy Ojca. Was sein Sohn und sein Werk für unsere Herzen bedeuten. Co Jego Syn i Jego dzieło znaczą dla naszych serc. Die Aufgabe des Priesters war, vor Gott zu treten. Zadaniem kapłana było przed Bogiem pokazywać. Und gerade wenn wir das Brot vor uns haben, denken wir genau daran, dass er für uns gestorben ist. I kiedy my mamy przed sobą chleb, to myślimy dokładnie o tym, że Pan Jezus za nas umarł. Da steht nicht im Vordergrund, dass er Mensch geworden ist. To nie jest głównym powodem, nie jest głównym powodem, że Pan Jezus stał się człowiekiem. Dann steht auch nicht im Vordergrund, dass er ein Gott wohlgefälliges Leben geführt hat. Też nie jest głównym powodem coś takiego, że on on jako Bóg żył w doskonałości. Natürlich dürfen wir da auch dran denken. Na pewno możemy też o tym myśleć. Aber im Vordergrund, der Kern ist der Tod des Herrn Jesus. Ale głównym tematem, głównym powodem tego zejścia jest śmierć Jezusa Chrystusa. Dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Że za nasze grzechy umarł na krzyżu. Dass er Gott vollkommen verherrlicht hat. Że w pełni uczcił Boga. Und deshalb heißt es in unserem Abschnitt in Vers 6 ausdrücklich, dass das Passa geschlachtet wurde. Es geht um den Tod. I dobitnie widzimy to w tym 35 rozdziale, w wersecie 6, że ten baranek paschalny, ta pascha został zabity. Das Brotbrechen ist aber nicht nur ein Denken an seinen Tod, das ist die eine große Seite. Das Brotbrechen, eine große Seite, wir denken an seinen Tod. Łamanie chleba ma jedną dużą stronę, gdzie myślimy o śmierci Pana. Die zweite Seite ist, dass wir damit die Einheit der Kinder Gottes bezeugen. I, ale druga strona pokazuje, że my pokazujemy jedność dzieci Bożych. Das eine ungebrochene Brot symbolisiert die Einheit aller Gläubigen. Jeden niepołamany chleb, cały chleb symbolizuje jedność dzieci Bożych. Und das war bei dem Passa auch so, dass es auch ein Gedenken an die Einheit des Volkes war. I w przypadku Paschy również jest tak. Pascha opowiadała o jedności Izraela. Als das Passa eingesetzt wird in 2. Mose 12, kiedy Pascha została ustanowiona w 2. Mojżeszowej 12, heißt es zum Beispiel in Vers 47, w wersecie 47. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Cały zbór izraelski będzie tego przestrzegał, albo cały zbór izraelski będzie to świętował. Und das Passa war eins der Feste, zu dem jeder Israelit, jeder erwachsene Israelit nach Jerusalem hinaufzog. I Pascha była tym świętem, gdzie każdy dorosły Izraelita szedł do Jerozolimy. Also wir denken an den Tod des Herrn Jesus und wir denken an die Einheit der Kinder Gottes. A więc myślimy o śmierci Pana Jezusa i o jedności dzieci Bożych. Das Passa hier wird genau zu dem Zeitpunkt gefeiert, wie Gott es eingesetzt hat, am 14. des ersten Monats.
W przypadku Jozjasza Pascha została, była świętowana dokładnie w czasie, kiedy Pan to zaplanował, 14 dnia 1 miesiąca. Und in diesem Abschnitt, auch in den Versen, die wir nicht gelesen haben, wird immer gesagt, nach der Vorschrift, nach dem Gesetz Moses. I Izraelici zrobili to dosłownie, tak jak było to napisane, tak według Pisma Mojżeszowego. Also es geschah auf der Grundlage des Wortes Gottes und das gab ihm den Wert. Więc było to na podstawie Słowa Bożego i to nadawało też dodatkową wartość. Dann wird zum Beispiel in Vers 3 gesagt, dass die Priester oder dass die Leviten geheiligt waren. I w wersecie 3 czytamy, że Lewici, kapłani byli poświęceni. Das heißt, in ihrem persönlichen Leben hatten sie das weggetan, was nicht in die Gegenwart Gottes passte. To znaczy, że w swoich osobistych życiach odrzucili to, co nie miało miejsca przy Bogu. Bevor sie jetzt den Dienst am Haus Gottes tun konnten. Zanim mogli czynić służbę w Domu Bożym. Und das bedeutet für uns, ich muss in meinem persönlichen Leben Ordnung schaffen, bevor ich mich um die Versammlung Gottes kümmern kann. I to oznacza, że muszę w swoim osobistym życiu najpierw zaprowadzić porządek, zanim będę mógł zajmować się sprawami zgromadzenia. Bei Hiskia zum Beispiel, der ja auch das Passa wieder gefeiert hatte, was Gott auch gefallen hatte, finden wir einen Unterschied, da waren die Priester nicht alle geheiligt. W przypadku Hiskiasza, kiedy była Pascha świętowana i również była świętowana dla Pana i podobała się Panu, wiemy, że jednak tam nie wszyscy kapłani byli poświęceni. Und dann finden wir in Vers 3 von unserem Abschnitt eigentlich den Kernpunkt. I w wersecie 3 tego urywku widzimy punkt zwrotny. Dann wird nämlich gesagt, dass sie die heilige Lade jetzt in das Haus Gottes setzen soll. Widzimy, że świątynia Boża miała zostać wniesiona do Domu Bożego. Nun, das ist natürlich die Bundeslade. To jest oczywiście Arka Przymierza. Und die spricht von Christus. Skrzynia Przymierza i mówi o Chrystusie. Und wir finden hier einen wunderschönen Hinweis darauf, dass Gott in der Mitte seines Volkes in diesem Haus wohnt. I mówi nam o tym, że Pan Bóg mieszkał w pośrodku swojego ludu. Das heißt, diese Lade war der Mittelpunkt, wenn sie jetzt hier zusammenkam. Ta skrzynia, to znaczy, że ta skrzynia była głównym centrum, kiedy oni zgromadzali się tam. Und wenn wir als Versammlung zusammenkommen, bekommt es einen Wert dadurch, dass Christus der Mittelpunkt ist. I jeśli my zgromadzamy się jako zgromadzenie, to jest to bardzo jest to wartościowe wtedy, kiedy Chrystus jest tym punktem środkowym. Das unterstreicht nochmal den Gedanken, dass es um ihn geht. Podkreślić trzeba to zadanie. Podkreślić trzeba to, że chodzi w tym momencie o Niego. Und dann wird uns in diesem Abschnitt das vielleicht noch als einen Punkt dazu gesagt, in Vers 4 zum Beispiel ausdrücklich und Vers 5, dass sie sich bereiten sollten und jeder an seiner Stelle stehen sollte. Widzimy to dodatkowo jeszcze w wersecie 4 i 5, że każdy musiał się przygotować odpowiednio, każdy miał stać na swoim wyznaczonym miejscu. Das heißt, jeder hatte eine von Gott gegebene Aufgabe. To znaczy, że każdy miał od Boga jakieś swoje zadanie. Und das Wort Gottes regelt die Ordnung im Haus Gottes. I Słowo Boże uregulowuje, wyznacza porządek w Domu Bożym. Jeder Dienst muss auf der Grundlage des Wortes in Abhängigkeit von ihm geschehen. Każda jedna służba musi być pełniona według Słowa Bożego i w zależności od Niego. Dann möchte ich noch einen Satz zu Vers 16 sagen. I jeszcze jedno zdanie chciałbym powiedzieć do wiersza 16. Wir lesen hier, dass das Passa gefeiert wird und die Brandopfer auf dem Altar des Herrn zu opfern. Czytamy, że została
była świętowana Pascha i została złożona ofiara całopalna na ołtarzu. Und ich glaube, das erinnert uns, wenn wir das ins Neue Testament übertragen, an zwei große Tatsachen. I myślę, że możemy to przenieść na Nowy Testament odnośnie dwóch dużych czynności. Das Brandopfer war das Opfer, was ganz für Gott war. Ofiara całopalna to była ta ofiara, która w całości była dla Boga. Und es war zum Wohlgefallen für Gott, wenn es geopfert wurde. I była ku upodobaniu Bożemu, kiedy ona płonęła. Und das zeigt uns erstens die Hingabe des Herrn Jesus in seinem Tod an seinen Gott. I to po pierwsze pokazuje nam oddanie Pana Jezusa, kiedy oddał się w swojej śmierci dla Boga. Dass Gott durch dieses Opfer vollkommen befriedigt ist. Pan Bóg przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa w pełni jest zadowolony. Und zweitens zeigt es uns etwas in Bezug auf uns. Ale po drugie pokazuje też coś odnośnie nas. Wir sind nicht nur begnadigte Sünder, solche, denen die Sünden vergeben sind. Nie jesteśmy tylko ułaskawionymi grzesznikami. Nie jesteśmy tylko tymi, którym grzechy zostały wybaczone. Sondern wir stehen in dem ganzen Wohlgefallen des Opfers des Herrn Jesus vor Gott. Ale dodatkowo stoimy w całym upodobaniu Bożym, jakie ma dla ofiary Jezusa Chrystusa. Epheser 1 sagt, wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Efezjan 1 mówi, że zostaliśmy miłymi uczynieni w tym umiłowanym. So blickt Gott jetzt mit Wohlgefallen auf uns. I Pan Bóg teraz spogląda z miło na nas, z miłością. Nicht weil wir in uns so viel wert wären. Nie dlatego, że my w nas jesteśmy tak dużo warci. Sondern weil der Jesus dieses kostbare Opfer ist und Gott das sieht. Ale dlatego, że Pan Jezus jest tą drogocenną ofiarą i Pan Bóg to widzi. Ein letzter Gedanke zu dem Passa hier. Ostatnia myśl do Paschy tutaj. Es wird ja ausdrücklich gesagt, dass das Passa gefeiert wird in Verbindung mit dem Haus Gottes. Jest tutaj wyraźnie zaznaczone, że Pascha była świętowana w połączeniu z Domem Bożym. Und im Neuen Testament lernen wir, dass das Brotbrechen an das Zusammenkommen als Versammlung gebunden ist. I w Nowym Testamencie czytamy bardzo wyraźnie, że łamanie chleba jest bezpośrednio połączone z zejściem się jako zgromadzenie. 1. Korinther 11 sagt ausdrücklich, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt. 1. Korinther 11 mówi wyraźnie, kiedy schodzicie się jako zbór. Wir können also nicht einfach irgendwo zu Hause, gerade mal als Familie, wo wir so nett zusammen sind, oder zu zwei Familien, einfach mal das Brot brechen. Więc nie możemy gdzieś tam sobie, każdy kiedy chce, w domu, kiedy nam jest, może nawet zejdziemy się jako rodzina, jest nam miło, nie możemy w tym przypadku świętować łamania chleba. Sondern da, wo wir auf der Grundlage seines Wortes als Versammlung zusammenkommen. Tylko wtedy, kiedy na podstawie Jego Słowa, na podstawie Słowa Bożego jesteśmy zebrani jako zgromadzenie. Also auch diese neutestamentliche Wahrheit finden wir in den Bildern des Alten Testamentes wieder. I te nowotestamentowe prawdy widzimy w obrazach również ze Starego Testamentu. Ich würde gerne noch ein paar Gedanken zu dem letzten Abschnitt aus dem Leben Josias sagen. Teraz chciałbym przedstawić parę myśli na temat ostatniego odcinka życia Jozjasza. Przeczytam wiersz 20-24. Druga Kronik 35-20. Po tym wszystkim, gdy Jozjasz już odnowił świątynię, wyruszył Necho, król egipski, aby walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyprawił się, aby się z nim potykać. Wtedy tamten wysłał do niego posłów z takim poselstwem. Co jest między nami, królu judzki? Nie przeciwko tobie dziś wyruszyłem, lecz przeciwko domowi, z którym jestem w stanie wojny. Bóg zaś kazał mi, ażebym się pospieszył. Nie sprzeciwiaj się Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zgubił. Lecz Jozjasz nie zaniechał go.
owszem, szykował się, aby się z nim rozprawić, nie słuchając słów Necha, które jednak pochodziły z ust Bożych, i ruszył do bitwy na równinie Megiddo. Wtem łucznicy trafili króla Jozjasza. Wtedy król kazał swoim sługom: wywieźcie mnie stąd, bo ciężko ranny. Jego słudzy wyciągnęli go z wozu bojowego i umieścili na innym wozie, który też do niego należał, i zawieźli go do Jeruzalemu, gdzie umarł i został pochowany w grobach swoich przodków. Cała Juda zaś i Jeruzalem opłakiwały Jozjasza. Ja, leider geht das Leben Josias traurig zu Ende. Niestety, życie Jozjasza smutnie dobiega końca. Er hatte eine über lange Strecken sehr gute geistliche Entwicklung. On przez długą drogę miał naprawdę bardzo dobry rozwój duchowy. Und jetzt, als älter wird, erlahmt der Glaube. I ale teraz, kiedy on stał się, był coraz starszy, odchodził od wiary. Und wisst ihr, ich sag das jetzt mal bewusst als Ermunterung für euch jungen Freunde. I teraz chciałbym podkreślić to jako napomnienie dla młodych ludzi. Wir sprechen oft über die Gefahren in der Jugendzeit. Das ist auch grundsätzlich wahr. Często mówi się o niebezpieczeństwach czasu młodzieńczego i jest to również prawda. Aber wir finden eine ganze Reihe Beispiele in der Bibel, wo junge Leute eine gute Entscheidung und einen guten Weg mit Gott begonnen. Ale również znajdujemy w Biblii bardzo dużo przykładów, gdzie młodzi ludzie robili bardzo dobre decyzje, podejmowali bardzo dobre decyzje i zaczynali bardzo dobrze z Bogiem swoją drogę. Die bekanntesten Beispiele sind sicherlich Josef und Daniel. Na pewno znanymi przykładami są Józef albo Daniel. Aber natürlich auch hier Josia. Ale i również tutaj Jozjasz. Und leider finden wir, das geht jetzt an uns etwas ältere, eine Reihe Beispiele von älteren, die versagt haben. Ale też do nas starszych jest bardzo dużo przykładów w Biblii starszych, którzy zawiedli. Salomo hat versagt, als alt geworden war. Salomon zawiódł, kiedy stał się już starcem z kobietami. Hiskia hat versagt, als älter wurde, als die Gesandten von Babel kamen. Hiskiasz zawiódł, jak był już stary, kiedy przyszli posłańcy z Babilonu. Und Josia versagt auch hier. A Josiasz też zawiódł i tutaj. Und es ist interessant, dass zwischen Vers 19 und Vers 20 eine große Lücke ist. I widzimy, że między wersetem 19 a 20 jest duża luka w czasie. Wir haben da eine Lücke von 13 Jahren, da schweigt Gott drüber. Mamy tutaj lukę 13 lat, gdzie Bóg milczy na ten temat. Und wir wissen nicht, was in diesen 13 Jahren war. I nie wiemy, co z Jozjaszem było w przeciągu tych 13 lat. Aber offensichtlich hatte Gott über Josia in dieser Zeit nichts zu sagen, was für uns wichtig ist. Ale najwidoczniej Pan Bóg w ciągu tych 13 lat nie miał nic ważnego o Jozjaszu do powiedzenia, chciałby nam przekazać. Ob seine Glaubensenergie nachgelassen hatte? Może jego energia wiary, jego siła, jego wiary zaczęła słabnąć. Ob mutlos geworden war, weil das Volk insgesamt doch nicht innerlich umgekehrt war? Może zniechęciło go to, że lud izraelski jednak wewnętrznie się nie nawrócił. Ob selber das Wort Gottes nicht wirklich festgehalten hatte? Może sam nie utrzymał się blisko Słowa Bożego. Wir wissen es nicht genau, aber als die Prüfung jetzt kommt, versagt er. Nie wiemy tego dokładnie, ale kiedy przyszła próba, on zawiódł. Und das bedeutet, dass wir fortgesetzt auf der Hut sein müssen, aufpassen müssen, acht haben müssen auf uns selbst. To znaczy, że musimy naprawdę zwracać na to uwagę i cały czas uważać na siebie, cały czas doświadczać siebie, cały czas oglądać w siebie, jak to u nas wygląda. Und ich möchte aus dieser Begebenheit jetzt nur drei Punkte kurz nennen, worin Josia versagt hat. I teraz chciałbym trzy punkty przedstawić, kiedy Jozjasz zawiódł. Das erste ist, dass unabhängig von Gott handelt.
Pierwszy punkt jest, kiedy on niezależnie od Boga podjął decyzję. Der Pharao kommt, um zu kämpfen, und das ging ihn überhaupt nichts an. Faraon wyszedł, aby walczyć, i to nie dotyczyło go w ogóle. Er fragt auch nicht Gott, ob er losziehen soll, wie David das zum Beispiel getan hat. I on nie pytał Boga, czy on powinien wyruszyć przeciwko niemu, jak Dawid pytał. Sondern er zieht los. Tylko po prostu wyruszył. Er hatte keinen Auftrag von Gott. Nie miał zadania od Boga. Und wir würden heute sagen, er hatte nicht gebetet. Und wenn wir etwas anfangen ohne Gebet, ist das eine schlechte Grundlage. I dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu, nie modlił się o to. I kiedy dzisiaj my bez modlitwy coś rozpoczynamy, to bardzo często może to być niezgodne z myślą Bożą i źle się obrócić. Wir brauchen die Wegweisung des Herrn für unseren Weg. Potrzebujemy wskazania drogi przez Boga, aby Jego drogą kroczyć. Und was wir daraus auch lernen, wenn wir uns als Christen in die Angelegenheit der Welt, der Politik mischen, werden wir immer eine Niederlage haben. I możemy z tego też się nauczyć, że jeśli my, wierzący, będziemy mieszali się między kontrakty tego świata, w politykę i w inne tego typu rzeczy, na pewno wyjdziemy z tego ze szkodą. Der zweite Punkt ist, dass das Wort Gottes sein Herz nicht mehr anrührt. I drugim punktem jest to, że Słowo Boże więcej już jego serca nie dotykało tak. Das, was eigentlich das hervorragende Kennzeichen seines Glaubenslebens war, war jetzt verblasst. To, co wcześniej było taką cechą charakterystyczną jego życia wiary, to jak Słowo Boże dotykało jego serca, to teraz było to zamglone. Denn der Pharao sagt ausdrücklich, Gott hat gesagt, dass ich eilen solle. Steh ab von Gott, der mit mir ist, dass ich dich nicht verderbe. Kiedy Faraon powiedział mu wyraźnie, że to Pan Bóg kazał mi, ażebym się spieszył, nie sprzeciwiaj się Bogu, który jest ze mną, abym cię nie zgubił. Gott ist im Übrigen souverän, wie er handelt. Pan Bóg jest ponad wszystkim niepodległy, jak on działa. Ein Petrus warnt er durch einen Hahn. Petrus warnt er durch einen Hahn. Piotr, kiedy Piotr zapiał kur. Aha, kiedy zapiał kur w przypadku Piotra. Biliam wird durch einen Esel gewarnt. Kiedy kur ostrzegł Piotra, tak. Albo kiedy oślica ostrzegła Bileama. Und hier benutzt Gott einen ungläubigen Menschen. A tutaj Pan Bóg jako ostrzeżenie używa niewierzącego człowieka. Und ist es nicht für uns sehr peinlich, wenn ein Ungläubiger uns aufmerksam machen muss auf etwas, was wir als Christen eigentlich tun müssen? I czyż to nie jest dla nas bardzo bolesne i czyż nie jest nam wstyd, kiedy niewierzący człowiek musi nam wskazać na coś, co my jako wierzący powinniśmy czynić? Wenn uns ein Ungläubiger sagt, als Christ kannst du das doch eigentlich nicht tun, dann werden wir wahrscheinlich rot werden. Kiedy niewierzący, znający nas zapyta, czy ty jako chrześcijanin nie powinieneś tego nie czynić, to powinniśmy zaczerwienić się. Und Vers 22 heißt am Anfang, Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm ab. I w wersecie 22 czytamy, że Jozjasz nie zaniechał go. Er blickte also auf den Pharao statt auf Gott. I widzimy tutaj, że on spoglądał na Faraona zamiast na Boga. Und eigentlich möchte Gott uns mit seinen Augen leiten. Das kann er aber auch nur, wenn wir Blickkontakt zu ihm haben. I jeżeli Pan Bóg ma nas prowadzić, to musimy mieć oczy na niego skierowane. Und der dritte Punkt bei Josia ist, dass er sich verkleidet. I trzeci punkt u Jozjasza był taki, że on się szykował, albo ubierał się. Und das bedeutet, dass er sein Zeugnis und seine Identität aufgab. To znaczy, że on swoje świadectwo i swoją tożsamość dobra, chodźmy.
pewne. Od swoją tożsamość i swoje świadectwo odrzucił. Also unser Zeugnis ist das, was wir eigentlich darstellen, weitertragen sollen. Nasze świadectwo jest tym, co powinniśmy nieść przed sobą. Ja, unsere Kleider sprechen von unserem Äußeren, von unserem Wandel, von dem, was man von uns sieht nach draußen. Nasze ubiór mówi o tym, jak wyglądamy, o tym, co sobą przedstawiamy i jak pokazujemy się. Co jest zewnętrzne. Wenn die Bibel von Menschen spricht, die sich verkleiden, ist es immer negativ. Jeśli Biblia mówi o ludziach, którzy się przebierają, to jest to zawsze negatywne. Wir finden das bei Tamar. Znajdujemy to w przypadku Tamar. Da ging es um Hurerei. Chodziło o nierząd. Wir finden das bei Saul. Da ging es um Okultismus. W przypadku Saula chodziło o okultyzm. Wir finden das bei Ahab. Der wollte sich selber schützen. W przypadku Ahaba chciał sam siebie chronić. So ist das hier auch. I tutaj również jest to negatywne. Damit geben wir eigentlich den Zweck, wozu Gott uns hier gelassen hat auf dieser Erde, geben wir dann auf. W tym przypadku można to porównać do tego, że ten powód, dla którego jesteśmy tutaj na ziemi, dla którego Pan Bóg nas postawił, my odpuszczamy, zaniechujemy tego. Aber was, obwohl der Abschnitt so traurig ist, schön ist, wie Gott diesen Abschnitt beendet. I pomimo tego, jak bardzo smutny jest ten odcinek, to jednak Pan Bóg ostatecznie obrócił go w dobro. In Vers 26 heißt es, das Übrige der Geschichte Josias und seine guten Taten nach dem, was im Gesetz des Herrn geschrieben steht. W wersecie 26 jest napisane: pozostałe zaś sprawy Jozjasza i przejawy jego pobożności zgodne z tym, co jest napisane w zakonie Pana i jego dzieje, pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów. Da sehen wir wieder die große Gnade Gottes, dass er bei dem Versagen von Josia nicht stehen bleibt. Widzimy tutaj dużą, wielką łaskę Bożą, która nie pozwoliła, aby to, że Jozjasz zawiódł, pozostało. Sondern dass er als Urteil noch einmal unter das Leben von Josia diese positive Beurteilung schreibt. Tylko na końcu, na koniec życia Jozjasza, jako linię podkreślającą na końcu jeszcze raz pozytywną opinię pozostawia. Und das erinnert mich etwas an Hebräer 11, wo wir die Glaubenszeugen des Alten Testamentes finden. I to przypomina mi Hebrajczyków 11, gdzie mamy świadectwa wiary przedstawione. Und das ist der Blick der Gnade Gottes dort. Dort wird kein Versagen dieser Menschen erwähnt. I tam jest spojrzenie Boże przedstawione, że żadne z zawodów tych ludzi nie jest tam przedstawione. Wenn ihr erlaubt, möchte ich versuchen noch in 3-4 Minuten einen kurzen Überblick zu geben. Jeśli pozwolicie, to chciałbym w przeciągu 3-4 minut jeszcze to wszystko, taki pogląd jeszcze raz przedstawić. Den ich für mich gefunden habe aus dieser alttestamentlichen Begebenheit im Übertrag auf die Geschichte der christlichen Kirche auf dieser Erde. Jaki znalazłem dla siebie, czytając te starotestamentowe historie i przenosząc je na nowotestamentowy czas, na życie chrześcijańskie. Wir haben uns gestern Abend schon daran erinnert, dass es hier die letzten Tage des irdischen Volkes Gottes vor der Wegführung sind. Już wczoraj mówiliśmy o tym, że to są ostatnie dni, ostatnie czasy ludu Bożego na tej ziemi przed pochwyceniem. Und dass wir in den letzten Tagen des christlichen Zeugnisses auf dieser Erde leben. Że to w Starym Testamencie był to ostatni czas Izraela przed jego pójściem w niewolę. Natomiast teraz my żyjemy również w ostatnich czasach chrześcijaństwa. Und Gott hat immer wieder in der Geschichte der Kirche Erweckungen gegeben durch einzelne Männer und Frauen Gottes. I Pan Bóg wciąż na nowo w całej historii chrześcijaństwa dawał pojedynczym ludziom w pojedynczych sercach rozpoczynał przebudzenia. Und über Jahrhunderte hinweg
ist das Wort Gottes im Prinzip verschollen gewesen. I tutaj przez setki lat Słowo Boże było poszło w niepamięć. Und in der Reformation kam das Wort Gottes wieder auf den Leuchter. I znamy z historii to, że w czasie reformacji Słowo Boże wyszło znowu na światło dzienne. Bei uns insbesondere natürlich durch das Wirken von Martin Luther. W naszym przypadku działo się to poprzez działania Martina Luthera. Das große Kennzeichen war das Wort Gottes alleine und die Rechtfertigung aus Glauben. Przede wszystkim to, że zbawienie jest przez wiarę. Das ist also das, was wir bei dem Wort Gottes hier haben, ein, möchte ich mal sagen, ein Hinweis in der Anwendung auf die Zeit der Reformation. I myślę, że tutaj to, co w Słowie Bożym zostało zawarte, było to taka wskazówka na czas reformacji. Dann gab es einen zweiten großen Höhepunkt einige Jahrhunderte später. I później był kolejny punkt kilkaset lat później. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts in der Brüderbewegung. Na końcu lat 1900 było duże poruszenie wśród braci. Und das große Kennzeichen war da, dass der Platz des Zusammenkommens der Gläubigen wiedergefunden wurde. I bardzo dużą cechą charakterystyczną było to, że na nowo zostało znalezione, odkryte miejsce zgromadzania się wierzących. Das Zusammenkommen als Versammlung und die himmlische Berufung der Versammlung wurde wieder gleichsam neu entdeckt aus der Schrift. Zgromadzanie się jako zgromadzenie do imienia Pana zostało na nowo odkryte w Słowie Bożym. Und das haben wir in diesem Abschnitt gefunden, dass dieses herausragende Passa wieder gefeiert wurde. A tutaj w piśmie znaleźliśmy, że została na nowo odkryta Pascha, świętowanie Paschy. Und es wurde auch wieder entdeckt, dass die Entrückung der Gläubigen vor der Drangsalzeit stattfindet. I znowu w ostatnich czasach zostało na nowo odkryte w Słowie Bożym, że pochwycenie będzie przed czasami ucisku. Und welche Verheißung wurde Josia gegeben? A jaka obietnica została dana Jozjaszowi w jego czasie? Du wirst das Unglück nicht sehen, was über diesen Ort kommt. Ty nie zobaczysz tego nieszczęścia, jakie przyjdzie na tą ziemię. Und das Wort Gottes sagt uns, dass Gott uns bewahren wird vor der Stunde der Versuchung, die über den Erdkreis kommen wird. I w Nowym Testamencie Pan do nas mówi, że zachowa nas przed tą godziną próby, jaka przyjdzie na tą ziemię. Aber jetzt kommt auch die ernste Frage an uns aus dem letzten Abschnitt. I pozostaje jeszcze jedno pytanie do nas z tego ostatniego kawałka. Ist der Wert des Wortes Gottes und der Wert des Zusammenkommens als Versammlung uns auch noch so wichtig? Czy jest wartość Słowa Bożego i wartość zgromadzania się dla nas nadal tak ważna? Oder ist das vielleicht auch bei uns erlahmt und zu einer gewissen Form gekommen? Czy może i u nas stało się to takie powszednie i zostało tylko w formie? Ich sage nicht, dass das so ist, aber dass die Gefahr da ist. Nie mówię, że tak jest, że to jest tylko zewnętrzna forma, ale jest takie niebezpieczeństwo. Und dass wir uns durch dieses Beispiel einmal warnen, vor allen Dingen aber anspornen lassen, zurückzukehren zu dem, was von Anfang ist. I przez ten przykład pozwólmy się napomnieć i jeśli to potrzebne, zawrócić do tego, co było na początku. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi przelegać swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi przelegać swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie co. Biegli wielu wiernych ludzi nie spotkasz. Wiernych aż do śmierci, aż do końca. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce
serca wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Weź Uriasza i zobacz sam. Nie kazanie, ale przykład zostawi nam. On był wierny, jak tylko mógł być, i oddał swoje życie dla Bożej armii. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Epafrodytus był śmiertelnie chory i za innych prawie stracił życie swoje. Lecz on miał wizję na przyszłość, wiesz, dla Bożej armii był zajęty wciąż. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, tak, daj siebie wszystko. Tak, tak, daj siebie wszystko. Boży sługa Mojżesz był wierny we wszystkim. On się nie bawił, lecz był Bożym pociskiem. Miał wielką pracę do zrobienia, spójrz. Wyrwał z niewoli 6 milionów dusz. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Jakim człowiekiem będziesz ty? Pan chce wiernych ludzi w szeregach swych. Tak, 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 daj siebie wszystko. Tak, 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 daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa. Daj siebie wszystko dla Jezusa.